Film został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie. Zapraszam do oglądania. Jim załatwił wam to mieszkanie. I tak na dobrą sprawę ciężko powiedzieć, żeby to było mieszkanie. Trochę bardziej przypomina jakiś barak albo koszary, bo tak na dobrą sprawę są tam nagie ściany, cztery prycze, pozasłaniane okna, z zewnątrz ochronione kratą, a z drugiej strony po prostu zasłonięte, nie dość, że tekturą, to jeszcze dodatkowo zasłonami, żeby was ta chyba tektura nie raziła w oczy za bardzo. Ale przynajmniej jest ciemno. W lodówce zapas krwi, cztery woreczki, niezbyt dużo, ale na jedną noc wam wystarczy. Dalej dostaliście adres, pod którym możecie się zaopatrzyć więcej, jeżeli macie odpowiednią dużą ilość gotówki. W tym wypadku to są zasoby bodajże, a jak nie, to zawsze możecie wyjść na stare, dobre polowanie, zachowując oczywiście maskaradę. Tak. Pierwszy dzień, pierwszy wasz sen nie przypominał tego, co pamiętaliście z czasów, kiedy byliście ludźmi. To nie był sen, to było po prostu gwałtowne zapadnięcie się w ciemność, po którym nie następowało nic, a zaraz potem obudzenie. Nie było takiego zmęczenia przytłaczającego. To było po prostu odcięcie kabla, koniec, dziękuję. I obudzenie się następnego zmierzchu, tak na dobrą sprawę, kiedy słońce zaczęło się chować za horyzontem. I mimo, że nikt z was nie miał żadnego budzika, to mniej więcej wszyscy w tym samym momencie się obudziliście. Jakiś wewnętrzny zegar was budzi do życia. Na jedynym sprzęcie elektronicznym, tak na dobrą sprawę, który tu się znajduje, czyli na starym komputerze, który tak na dobrą sprawę pamiętał czasy Windowsa 9.5, dostaliście maila. Nie wiadomo, jak ten grat jest podpięty do internetu, ale w jakiś sposób jest. Nie ma modemu, więc jakoś inaczej. Dostaliście maila, który wam mówi, że jutro wieczorem dostaniecie paczkę z materiałami wybuchowymi oraz adres i dokładne wytyczne, co macie tam zrobić. Wiecie, że macie coś wysadzić, ale co dokładnie? Ciężko powiedzieć. Ważną informacją jest, że macie trzymać głowy nisko, starać się nie rzucać w oczy, a później się zobaczy. Będzie kabum. A później będzie kabum. O tak, bum bum. Ale czemu każą tyle czekać? Ja bym chętnie już coś wysadził. Odpal sobie. Masz takie zapędy. Odpal sobie jakiegoś Duma tutaj. Na tym kompie. Ale... Tak, na pewno. Ale... Noe. Czemu? Ani dobrze spyta, odkąd masz takie zapędy, żeby coś wysadzić? Nie wiem, mam po prostu ochotę coś rozwalić. To słynna gorąca krew brujaków? W sensie wystarczył jeden dzień? Naprawdę... Spokojnie. Rozumiem, że te woreczki z lodówki to my już spożyliśmy sobie. Po przyjaździe. Tak, raczej tak. Więc nie wiem jakby, ja odruchowo, wiesz, jak kręcę się, zaczynam się rozglądać po tym mieszkaniu, odruchowo rozglądam się za czymś, żeby przygotować jakąś kawę, po czym się reflektuję, że chyba to już nie te czasy. No, to właśnie wspominali, że jednak jedzenia to tak nie bardzo. Tak, wspominali też wiele rzeczy, na przykład, że nikada krew nawet pomoże. Napiłbym się kawy, kurde, ale... Napiłbym się whisky. O tak. Pamiętam ostatni smak whisky. Tego Jacka z Colą, co nie? Na koncercie. Bez Coli.
No tak. I to było tak niedawno. No, wydaje się, jakby to było parę miesięcy temu. A przynajmniej parę tygodni. Dobra, drodzy państwo, może by tak na miasto, co? Bo tak o suchym pysku będziemy siedzieć. Naprawdę, chcecie, przepraszam bardzo, gdzie dokładnie chcesz iść, bo... Nie wiem. Nie wiem, czy chcę to usłyszeć. Wiem, ale... To jest obskurnie, naprawdę chętnie bym wyszła. Stąd na pewno chętnie bym wyszła, ale gdzie chcę mieć na miasto? Może idźmy do tego banku krwi, czy cholera wie, jak tam się to nazywa. Masz dzięki? Ja powinna mieć dzięki, jestem prawniczką. No to lepiej sprawdź. Tak swoją drogą, skoro jesteś prawniczką, to nie masz jak się pokazywać za bardzo pewnie w pracy teraz. No nie. Żadna kancelaria w nocy nie pracuje, to może by tak się zastanowić. Oficjalnie nie, ale... Nad upłynnieniem swoich środków. Ja mam niby spojrzeć, ile ja mam dzięków. Już ci mówię, jest do tego specjalna umiejętność. To się nazywa zamożność, dobrze pamiętam? Albo zasoby, mienie. Tak, mienie. Tak jest, mienie. Znaczy w zasadzie masz chodzi o to coś? Samo, jakby się nie nazywało. Masz takie coś wpisane? To jest! Ja mam mienie na trzy. Jak masz kartę, to całkiem masz nieźle. Po środku masz atuty. Poniżej. Aha. Masz najpierw atrybuty, zdolności, a potem atuty. Mienie na trzy, mam na dwa. No. Ja mam mienie na jeden, jeśli dobrze widzę. Jestem kiepską prawniczką. Chyba, że ona taką... Obie jesteśmy. No, mienie na dwa to nie jest szał, na trzy już trochę lepiej, bo na cztery to już jest taki zamożny poziom, na tyle zamożny, że z tego co pamiętam, że można sobie granatnik kupić bez jakichś tam mrugnięć większych. Ale zamożność na dwa pozwoli wam kupić na pewno bez jakiegoś większego zaciskania pasa cztery małe paczki. Na osobę? Czy cztery małe paczki? Ogólnie. Cztery małe paczki na siebie. Tak. No to... No za trzy to już więcej, nie? Bo to się skaluje, to jest procentowe. Bogactwo. Tak będzie, że tak. Wiem. Ale no... No to ja tak czy siak będę chyba myślał nad sprzedaniem swoich tam, nie wiem, czy mieszkania. No to czy tak, no ale na tę chwilę, nie? No mamy jakby fundusze, żeby zakupić, no to kupmy, no. Naprawdę chcesz zdobyć? Fundusze też mogą się przydać do czegoś innego. W sumie nie powiedzieli, że nam będą prąd opłacać w tym mieszkaniu, czy coś. Mhm. Patrzę tak do około. Nie wiemy, co będzie za dwa dni. Wiecie co, ja to bym powiem wam... Rozważył też ewentualnie posilanie się... Nie mów tego. Czego mam nie mówić? Tego, co chcesz powiedzieć. No wiecie, zwierzątka takie tam. Mhm. No dobrze. A mi to nic nie pomoże, więc... No ty to nie, ty tobie to pewnie nie, ale ja to... Mi nie zaszkodzi spróbować. No to... A może. No proszę. Dobra, to tutaj jest okej. Szatan, to słuchaj, ja mam zasadniczo, jak tworzyłem postać, mm-hmm. sobie wziąłem jedną kropkę w stadzie. Nie wiem, czy to co mm-hmm. ten, ale zasadniczo ja to myślałem o tej postaci bardziej w kontekście takim, żeby, nie wiem, że on gdzieś pracował, czy w jakiejś lecznicy dla zwierząt, czy coś takiego, żeby bardziej w stronę, wiesz, zwierząt iść. Mm-hmm. Że się ze zwierzętami też dogadywał. Tresurę chyba ma? Nie, oswajanie ma na dwie kropki. Wiesz, w kierunku właśnie, że może po prostu mam znajomego jakiegoś w jakiejś lecznicy czy coś, że mam dojścia po wieczorach, okay. w wieczornych godzinach, no coś takiego. I żeby spróbować sobie, wiesz, na zwierzątkach się tam pożywiać. Posilić. Dobrze, także... wiesz jak możemy zrobić? Możemy zrobić tak, że możesz być wolontariuszem w schronisku, albo w ogóle pracownikiem schroniska, że schronisko jest niewielkie, nie ma zbyt wielu osób, to możesz mieć klucze do tego miejsca, więc będziesz sobie mógł przychodzić tam tak na dobrą sprawę wedle twojego widzimisię. Jeżeli ci to odpowiada, nie? Tylko to kwestia pasuje. Jest ja dojechania. Ja myślałem, żeby to w tym kierunku właśnie. Dobrze, nie ma problemu. Spoko.
To chciałbym czyli tak jakby dzisiejszej nocy się tym zająć. Okej. Okay. Dobrze, czy ktoś jeszcze zwierzątka, czy idziecie ze mną do sklepu? Wiv, kochanie, chodź pod ramię, idziemy do sklepu. Tak. No dobra, mogę się z wami przejechać do tego sklepu. Jakikolwiek potem... zakupy. A potem może, wiecie co, nie wiem, może zechcecie mi potowarzyszyć do schroniska, jakimiś zwierzaczkami się zaprzyjaźnić. Nie mówię, że macie się pożywiać, prawda, ale... Nie ma problemu. Jakiegoś szczeniaczka? Może nie szczeniaczka, ale... No to tak właśnie, może wybierzmy się razem do sklepu w sumie najpierw, do tego punktu krwiobiorstwa. Nie jest to jakoś specjalnie daleko, ale no jednak wypadałoby użyć albo komunikacji miejskiej, albo samochodu. Wiecie to, że wasz samochód jest pod domem, bo przecież nim przyjechaliście. Więc co, zbieracie się? Jesteście ubrani tak jak w dzień koncertu, tak na dobrą sprawę, więc może by się też o to przydało zadbać, bo... Czy mi to nie przeszkadza? Ja miałem jakąś tam pewnie skórzoną kurtkę na sobie, ale jakieś jeansy może naderwane. No ja trochę raczej brudna jestem, podejrzewam. Ale jest tak w takiej poszarpanej koszuli. A, no to chyba, że tak. No nie, znaczy jeżeli nowa moda. Zniszczone ciuchy, no to tam, to tak. Więc to faktycznie... pewnie w mieszkaniach nawet byśmy poszli po swoje rzeczy, może nigdy nas nie zauważył. No. Ci zresztą, ja często wracałam późno do domu, więc nawet by pewnie się sąsiedzi nie zorientowali, ani nie zainteresowali tym, że wracam, po co się przychodzę. Mhm. Dobrze. To dobry pomysł. Najpierw może jedźmy po rzeczy, a dopiero później, jak my takie obdartusy będziemy do sklepu jechać. W sumie prysznic też by się przydał. Dobra, to kto? Tak, przydałby się, ale przydał. Tak właśnie, ale tak. Wiem, że by się przydało. Więc kto tego, ciągniemy zapałkę, kto wygra i do tego idziemy najpierw? No dobra. Bliżej, dalej? Można. To co? Albo robimy to tak, że jakby jedziemy najdalej od tego krwiodawstwa, kto mieszka, żeby później zbliżać się tego, żeby się nie cofać. Tylko po prostu od razu pojechać to do tego krwiodawstwa. O kurde. Robimy kółeczko, tak? Tak, no nie wiem, no. Dobrze, masz rację. Kto najmniej? Kto najmniej? Kto najmniej? A dobra, to jest piątka? Odwrócone. Piąteczka. Ja się wróciłam. To mam piątkę. Piąteczka. Siedem. Kto najmniej? Dwa. O, dobra, czyli no jedziemy do Leo. Będę najdłużej brudna. Pięknie. Nic nie widać, dobra. Ale wierzymy ci na nic słowo. Nic nie widać, że tak światło pada, ale ci wierzymy. Teraz widać, tak. Ale piękne, elfickie. Też mam takie, tylko czarne. Dobrze, schodzicie. Wychodzicie w ogóle przez te drzwi. Jakoś wczoraj, jak przychodziliście, mniejszą uwagę zwróciliście na to, jak to wygląda. Obdrapany korytarz, prosta klatka schodowa, zakończona schodami. Takie paskudne, niebiesko-szare drzwi, takie najtańsze, powstawiane obojętnie. Obojętnie jak, niektóre przechylone, niektóre w ogóle podrapane. Pod jednymi to ta plama to na pewno nie jest rozlany alkohol, a zapach sugeruje na mocz, tak jakby ktoś komuś klamkę próbował obszczać i może nawet obszczał. No nie jest to najlepsza dzielnica. Tak, dokładnie, znaczenie terytorium. Schodzicie na dół. Wasz samochód jest zaparkowany. Zaparkowany tak jak był, ale aktualnie stał się stołem dla grupy takich troszkę wesołych panów, którzy sobie urządzają biesiadę, stawiając butelki na dachu. Oparci, jakby to było. Panowie, co tu robicie? Ale to jedno pytanko. Takie to tacy panowie, takie żuliki typowe, czy takie młode wilki? Takie. Bardziej. Takie coś pomiędzy. Coś takie, pomiędzy. Okay. Trochę starsze niż młode wilki. Nie są to osoby do 20 roku życia, tylko raczej 30-40. Takie podstarzałe, co to nie on, nie? Kierownik dzielni.
Dobra, wiesz co, ja idąc w ich stronę tego z kieszeni kurtki, tak wiesz, tak jakby za nadgarstkiem ukrytą pałkę teleskopową, no, do tamtej, wiesz, gwiżdżę. No, spaduwa. I groźną minę robię do nich. Ja stoję obok po prostu. Koniec imprezy. Nie uśmiecham. No tak, no ja tak tylko. Patrzymy to, sobie. To panowie, to w trymiga sprzątacie te butelki i was tu nie widzę. To jest moje auto. Jak jeszcze raz zobaczę któregoś, to koszko pożegnę. A, to wy nowi jesteście. Loe, nie, właśnie. Nie, no to jest mój samochód. To jest... Tyle, ale... No. Ja mam takie pytanko. Loe, przesadzasz zwracając się do nich jak do ludzi. To są zwykłe szczeniaki, które zaraz po sobie posprzątają, prawda? Czy my czujemy, że to są ludzie? Tak, to są ludzie. Tak. No, więc ja chciałbym skorzystać z mojego zastraszania, którego mam na trzy kropki i wiesz... I... Dobrze, dawaj! Jak zobaczę, że, rzuć jak mi! Jak zobaczę, że mu nie wyjdzie, to ja zaraz... Dobra, zastraszanie to jest na co? Na manipulację? O Boże. Czy na charyzmę? Na manipulację. Manipulację plus zastraszanie. Sześć kosteczek, słuchaj. Jejku. Nie no, im też rzucę, nie, ale to... Dobrze. Okej. Okay. Na co jest sukces? Na szóstkę. Na szóstkę. Na szóstkę w górę. Ty, no dobra, mam dwie jedynki, ale poza tym trzy sukcesy, więc jeden sukces. Jeden sukces. No on, oni byli bez sukcesu, więc się tak na was spojrzeli. No spoko, ziomek. Kurde, nie widzieliśmy. Wyluzuj trochę majty. Już zbieramy, nie? Zbierają te butelki. Jeden tak trącił jedną tą butelkę, ona się tak przewróciła, nie? I tak piwo się wylało na dach. Kurwa mać! Czekam, może się przetarł rękawę. Ja to z drugiej tak piję. No. Czekam cierpliwie, aż odejdą. Odprowadzając ich drogą. Tak się odsuwają od tego samochodu, on to jeszcze tą plamę rozsmarował równo rękawem. On cieknie mu z tej kurtki. Witamy na dzielni w ogóle! Ten... Pukaliśmy, chcieliśmy się przywitać czy coś z flaszeczką, ale to widzę, że wy nocny tryb życia prowadzicie. Już nie będziemy zawadzać. Chodźcie, chłopaki. No, ja mam nadzieję. I żebym was tu więcej nie widział. Jak zobaczycie, ale my tu mieszkamy. Dobrze, to sobie mieszkajcie, ale ostatni raz widziałem, że stawiacie cokolwiek na moim samochodzie. Sorry. Sobie kupcie stolik czy coś, a nie kur... po samochodach stawiacie. Wcześniej stawialiśmy na śmietniku, no to trochę awans, nie? Na samochód, ale rzeczywiście może kupimy stolik jakiś. Albo wróci na śmietnik. No i tak trochę w prawo, trochę w lewo, ale się wycofują głębiej w stronę tej uliczki. Bo spokojnie. Wiemy, że musisz uważać na nerwy. Ale sami mnie prowokują. Będą zapewne. Dobra, wsiadamy w autko. Wsiadacie w autko i jedziecie do Loe, jak rozumiem. Tak. Wyjeżdżacie z tej uliczki bez problemu. O, taka gorsza dzielnica tego San Antonio jest, co prawda. Dużo typów z średnio jasnych gwiazd, pootwierane lombardy, powybijane lub pozabijane szyby w witrynach sklepów. Wszystko, co jest na parterze, jest albo zakute w kraty, albo przytwierdzone łańcuchem, licząc w to śmietniki, tak jakby były tu towarem deficytowym i ktoś je regularnie podkradał, wszystkie zawiązane łańcuchami. O rowerów w ogóle nie ma mowy, a samochody jak stoją przy ulicy, to zazwyczaj na cegłach, ponieważ ktoś im ukradł koła. Ale gdzieś po mniej więcej 5 minutach jazdy przez te slumsy, powiedzmy, wyjeżdżacie już do bardziej cywilizowanej
cywilizowanej dzielnicy i z każdym pokonanym metrem zaczyna się robić przyjemnie. Od czasu do czasu nawet pojawiają się jacyś ludzie, którzy nie wyglądają, jakby mieli wam wsadzić kosę pod żebra, chociaż w tym wypadku akurat wy nie musicie się za bardzo takimi drobnostkami przejmować. Musiała być bardzo celna kosa pod żebra. Bardzo celna, bardzo mocna. Loe, ty mieszkałeś spory kawałek od tego miejsca. Kim byłeś wcześniej, przepraszam? W sumie jakoś tego nie ustalaliśmy, ale myślę, że mogłem być jakimś ochroniarzem w klubie. Ochroniarzem, dobra. No tak, bo ty bójkę miałeś tam wysoką, okej. Spory kawałek dalej mieszkałeś, może nie w jakiejś najlepszej dzielnicy, ale w takiej, gdzie ludzie cię szanowali i wiedzieli, co to, z kim mają do czynienia i kogo należy szanować i mieć na uwadze. Udało ci się zgarnąć całkiem ładne mieszkanie, może nieduże, ale takie, żeby wystarczyło do twoich celów nad sklepem spożywczym, więc zawsze jak trzeba było. Raczej coś porządniejszego, bo w sumie trójkamienia. Okej. Może zachowałeś coś innego. Trójkamienia. Samochód. Tak, ale to na spokojnie, nie? Dobrze, to dość ładne mieszkanie nad sklepem spożywczym i jeszcze do tego wykupiłeś ten strych, co jest na górze, który jest przeznaczony do remontu, ale to wiadomo, jak się pracuje na ochronie, nie zawsze jest czas, żeby wziąć rękawy, zakasać do pracy i je zrobić. Ale no, na przyszłość, jakbyś dobrze te poddasze zrobił, to by była całkiem fajna kryjówka. Tym bardziej, że tam nie ma żadnych okien dachowych. Przez moment myślałeś, że to będzie kombinowania z tymi oknami dachowymi, a teraz tak jak się zastanawiasz, może nie ma sensu ich tam wstawiać. Podjeżdżasz, parkujesz na swoim stałym miejscu. Jest wejście do tego sklepu, który już jest dawno zamknięty, obok kawałek jest wejście na twoją klatkę schodową. I co? Do mieszkanka. Tak, do mieszkanka. Wchodzę, proszę bardzo, rozgoście się. Wchodzę. Ładne mieszkanie. Tak, wchodzimy. Nawet się udało coś mieć porządnego. No jak dobra, to teraz, czekajcie jak chwilę. Jak teraz za to wszystko zapłacisz? No to dobra, to ja idę po prostu do swojej szafy, wyciągam sportową marynarkę, inną koszulę w kratę, jakieś sztruksowe spodnie. Jasne. Buty zostawiam, te co były. Okej. No to ja już jestem gotowy. Może ja bym zaproponował ewentualnie do naszej dziupli jakieś ciuchy na zmianę? Jeszcze, z jeden zestaw. Ja mam sumie nadzieję... dobry pomysł. W sumie, żebyś miał jeden zapasowy, ewentualnie jakieś takie rzeczy najpotrzebniejsze, które... Przydałoby się w sumie. Które byś wolał mieć pod ręką, żeby tutaj nie jeździć, nie? Jasne. A to myślę, że po prostu zapakuję do jakiegoś worka. Tak no, nie wiem, jakaś ładowarka do telefonu, czy coś, nie? Dopasowa. No, wiadomo. Najpotrzebniejsze rzeczy, nie? Takie, no, tak, na potrzebniejsze rzeczy, jakiś jeszcze zestaw ciuchów. No, pewno jakiś laptop, czy jakiś inny sprzęcik do komunikacji, bo w tych czasach to każdy ma albo laptop, albo tablet. No, dokładnie. Więc na pewno takie rzeczy popakowałeś, co było trzeba. Rachunki masz, opłaciłeś do końca miesiąca, więc się tym na razie nie musisz przejmować. Luz bluz. No. Ogólnie to jeszcze nawet tutaj strych taki kupiłem. Nawet nie ma okien. To dziwne, że nie ma okien, ale w sumie teraz... Teraz? Kiedyś myślałem, żeby wstawić tam okna, ale teraz? Bez sensu. Jest na czym się zastanawiać. Jakiś problem związany, no to wychodzi. Teoretycznie tak. Zawsze taniej, bo weź wstaw okno w strychu, żeby jeszcze nie zalało. No jestem roboty. Dobra, to co? Chyba wszystko załatwione. No, jest szpukanie do drzwi. Nie.
Nie. Loe, słońce, wróciłeś? Twoja sąsiadka jest starsza, ślepa, ale jednak zawsze wtyka nosa w twoje sprawy i chociaż starałeś się być zawsze dla niej taki... Tak, oczywiście, proszę pani, na grzecznie, żeby tylko się odczepiła, no to teraz już... Słyszałam cię przez ścianę, nie udawaj, że cię nie ma. Ja tak do Elis. Słońce. Kochanie. Daj się spokój. Nie wiedziałam, że masz tutaj dziewczynę. Czemu się nie chwaliłeś? No właśnie. Starsza sąsiadka już pewnie coś koło 70 ma. Co kto lubi, nie mój interes. Dobra, podchodzę do tych drzwi, otwieram. Dzień dobry. Ja tylko takim szeptem z jego pleców. Smacznego. Tył, tylko takie. Co kto lubi? Pewno takie, nie? Nie, na pewno nie. Nie, ja to tak poza polem widzenia staram się. Mhm. Jakiś cień wchodzę, nie? Dobrze. Otwiera ci ta starsza kobiecina, oczywiście, białymi oczyma, całkowicie ślepa. Pomacała cię po ręce. O, to ty, słoneczko, ojejku, jakie masz zimne ręce. Słuchaj, bo byli wczoraj jacyś panowie i cię szukali. Bo podobno do pracy nie poszedłeś. I prosili, żeby przekazać. Ja im mówiłam, że to chyba wolne miałeś mieć. Ale coś mówili, tak, że tak. Coś się stało i musieli cię wzywać. I telefonu nie odbierałeś i w ogóle. Ja też próbowałam dzwonić, ja im próbowałam mówić, nie, po to że... miałem wolne, żeby mi zawracano głowę. No i dokładnie tak im powiedziałam, że ty za dużo pracujesz, przepracowujesz się. Ciasto upiekłam. Chcesz ciasta zjeść? Trochę może? Słuchaj, bo by mi się przydało, żebyś mi ściągnął ze dwa słoiki z góry, bo ja nie widzę, nie wiem, gdzie tam mnie wsadziłeś i nie sięgam. Nie chcę nic pozwalać. Dobrze, to sięgnę pani słoiki. Gdzie trzeba? No to tutaj, jak wejdziesz do mnie do kuchni, to tam na górę syn chyba wstawił, ja nie pamiętam już nawet, to mnie odwiedza, widzisz. Dobrze, a ty pod ręką jesteś, dobry chłopak. No to podchodzę, ściągam jej te dwa słoiki. Mhm. O, dziękuję. Jakbyś mógł otworzyć jeszcze? O, cudnie. Masz tutaj 10 dolarów, ale nikomu nie mów, że ci dałam. Masz, kup sobie coś. Dziękuję. No to jakby cię ktoś szukał, to powiem, żeby cię nie szukali, bo masz wolne. No, ogólnie to... Wystarczy po prostu powiedzieć im, że mnie obecnie nie ma i tam szefowi wysłałem na maila zwolnienie. Wykorzystany zaległy miesięczny urlop. Dobrze, to takim będę mówić. Się niczym nie przejmuję, ja się tutaj zajmę, ale jakbyś wyjechał, jak masz jakieś kwiatki, to możesz mi powiedzieć, to ci będę kwiatki podlewać, jak chcesz. Nie mam żadnych kwiatków. Dobra, już cię nie męczę. Czy tylko mi tak szatana przerywa, czy wam też? Przerywam, nie? Hmm? Tak, czy tylko mi tak szatana roboci głos, czy... Mi to czasami No teraz mnie tylko o kwiatkach mówiła sąsiadka. Raz, dwa, trzy, o kwiatkach, no. Mówiła sąsiadka o kwiatkach, że może podlewać. No to mi tak cię szatan trochę roboci. Nie wiem, czy to tylko mi, czy wam też. Czekajcie, sprawdzę, co nie, mogę zamknąć. Nie, tylko obraz ścina. Tak, u mnie jest obraz się ścina, ale głos jest okej. Okay. No, głos też ale się przyzwyczaiłam. Nie, może to u mnie coś kwestia, tak? Bo u mnie też nie, może być też u mnie, ponieważ, czekajcie. Ponieważ... Ale resztę widzę i słyszę normalnie. Nagrywam bandicamem, a to troszkę zasobów zżera, nie? Więc możliwe, że tutaj gdzieś jakieś przetwarzanie mogło nie działać, dlatego mi obraz cięło. Albo lepiej. Internet, chyba nie? No, wyłączyłem wszystko, co działało w tle, nie? Co tylko mogłem. Ale bandicama sprawdzę, jest włączony, dobra. To będzie do przycięcia. Dobra, czyli sąsiadka proponowała, że kwiatki będzie podlewać, ale tak, nie ma kwiatków. Tak.
Ech, dobrze. No Jak to ja życzę sąsiadka. pani Jak... dobrej nocy i niech się pani już położy, niech pani odpocznie. No, Jak się sąsiadka już. położę, odpocznę już. Jak sąsiadka już pójdzie, to ja tak do Loego. Ty, a nie pamiętasz, co ten, co nam Jim mówił o naszej krwi? Może sąsiadkę byś tak, że tak powiem. Babcia gór. O nie. Co to szkodzi? Daj starej kobiecie nie umrzeć. Przeżyć to, co ma do przeżycia, i po prostu umrzeć. Dobra, jak chcesz. Tak tylko luźno. Żeby zaproponować pani sąsiadce, że może winka by się napiła. A. Na zdrowie. No. O, teraz co? Jedziemy do oboje mi piątki, więc strzelam, że po prostu mieszkamy gdzieś niedaleko siebie z Aleksem. Pewnie tak, pewnie tak. Ja to, jakieś takie, ja to takie bardzo podstawowe mieszkanie mam, mieszkanko, mieszkaneczko, mieszkaniunio. Dobrze, ale mieszkanko, mieszkaniunio, czy pokój może... Wiesz co, nie wiem, może kawalerkę po prostu. Kawalerkę, taką, wiesz, jasne. Wciśnięto po prostu w jakiejś najtańszej możliwej, wiesz. Bo ja do takich rzeczy nigdy jakiejś wielkiej wagi nie przywiązywałem. Ja obok mieszkam. A ty, znaczy nie, bo wiesz, bo w każdym mieszkanie bloku naprzeciwko, tak, ale większe, tak, bo w blokach lepsze. Są rozwoje, standardy mieszkań, tak? Są takie malutkie, wiesz, klitki i są takie większe, kilkupokojowe, nie? Klitki. Chyba, że niektórzy dzielą mieszkania tylko po to, żeby studentów wynajmować. Tak, na przykład. Więc zasadniczo ja mogę mieć cienkie ściany. Czy inaczej, mam sąsiadów, którzy słuchają dobrego metalu. Nie wiem, czy lubią, ale słuchają. Ale słuchają. Także. Dobrze, jedziecie w takim razie. Dobry metal nie jest zły. Tak. Dokładnie. Do Vivien i do Aleksa. Wy mieszkacie niedaleko siebie. Może być ten sam budynek, jak chcecie, ale mogą być dwa różne, to jak tak, wolicie. Może być. Czemu nie? Dobra. Też nie jest to jakoś strasznie daleko od tego miejsca, gdzie mieszka Loe. Duży budynek wielopiętrowy, taka typowa czynszówka dla San Antonio. Trochę w stylu postkolonialnym, w sensie jest kilka schodków prowadzących do klatki, stamtąd się po prostu rozchodzi na mieszkania. I tak jak tutaj mówiliśmy, Aleks, twoje mieszkanie to w sumie jakbyś się dobrze postarał, to może byś i objął ramionami od ściany do ściany w niektórych miejscach, ale ogólnie spełnia wszystkie twoje podstawowe... minimalne potrzeby, tak. Tak, potrzeby. Jest łóżko, jest telewizor, jest łazienka, jest lodówka, kuchenka i po co komuś coś więcej? Są ważniejsze rzeczy przecież w życiu niż zbieranie dóbr doczesnych. Prawda? No. Laptop jakiś do grania i tyle. Tak, laptop do grania i jakaś wieża czy coś, żebyś mógł właśnie... Tak, tak, to metal, wieża tak. To jest tak jakby Topka, najbardziej nie? Wartościowy element tego mieszkania. Tak, mogliby wynieść lodówkę, byś nie płakał, łóżko byś nie płakał, ale za wieżą, zwłaszcza i twoimi płytami, to oj, 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 aby się tutaj głowy posypały. Wiem, ty mieszkasz... Tak na dobrą sprawę, kawałek dalej w głąb korytarza, może to i dobrze, bo nawet stamtąd czasem słyszysz, jak Aleks robi sobie posiedzenie przy metalu. Tak. Słuchasz razem ze mną. Tak. Nie zawsze wtedy, chcę. Tak. Jak wszyscy sąsiedzi. Tak, tak, to się niesie po korytarzu, to nawet nie przez ściany, to strach pomyśleć, co mają ci, którzy mieszkają obok, jak tam zwykła płyta gipsowo-kartonowa, po prostu postawiona tylko tyle, żeby łazienkę przedzielić i zrobić z jednego mieszkania dwa. Ty masz troszkę lepiej. Ile masz tam? Dwa, tak? Tego. U ciebie to no. już masz
powiedzmy salonik z osobnym biureczkiem do pracy. Masz sypialnię, oczywiście, szafę pełną ciuchów, bo ty potrzebujesz jako prawnik się pokazać, ty musisz wyglądać. Nie możesz chodzić byle jak ubrana do pracy. Jest osobna kuchnia. Od razu wyciągam. I wszystko jakby jest takie, jak to się mówią, ten nowy styl modernistyczny, ten taki minimalizm i tak dalej, ale jednak wszystko jest elegancko. Bym powiedziała, że IKEA, ale... IKEA style. Tak, IKEA style. Wszystko ładnie wygląda. A, no i oczywiście podchodzę od razu do sypialni, wyciągam jakąś walizkę i wrzucam wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, jak kosmetyczkę, jakieś dżinsy, ale jakieś ładne koszule i tak dalej. Bo... Ja bym chciała walizkę na buty pewno. Też chcę popatrzeć. Więc patrzę po prostu, co mi się przyda i tak dalej, jakieś takie ciemne rzeczy. Jasne. I patrzę sukcesję na jakieś takie półkę szpilek i tak jedne wezmę, ale resztę nie przydadzą mi się. Będę tęsknić, moje kochane. Mamusia kiedyś wróci. Mamusia was kocha, tak. A w drugim mieszkaniu obok Alex, tak samo z płytami. Tak, Alex pewnie to z tą wieżą by miał tak jak Lois z samochodem. Tak. Tak, jak Vivie ze szpilkami. Każdy ma coś. Tak, spakowaliście najpotrzebniejsze rzeczy, Vivie, no oczywiście kosmetyki. Trzy pary butów to minimum, tak żeby mieć na każdą okazję kilka par spodni, koszulek, bluz, sukienek, sukni. Co potrzebujesz? Pakujesz po prostu najpotrzebniejsze rzeczy. Trochę się tego zebrało, bo to wiadomo, nigdy człowiek nie wie, na jaką okazję się trzeba przyszykować. Aleks, ty masz troszkę łatwiej chyba. Trochę jest ograniczony. To są tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Pamiętajcie, że jeszcze do mnie jedziemy. Tak zostawiłam moje dzieci tam. Są najpotrzebniejsze rzeczy. Dobrze. Nie mogłam mniej wziąć. No, a tak dla kontrastu, Aleks to pewno... Miejmy nadzieję, że ten samochód jakoś ruszy jeszcze po kolejnych rzeczach. Czyli ja to w zasadzie minimum też. Zmiana ubrania, laptop i... Kilka płyt w tym biorę, tak myślałem, że Back in Black, żeby sobie w samochodzie zapuścić. Oczywiście. Myślałem, że jakiś worek wojskowy po prostu, wiesz, tutaj Vivien z walizeczką, a ty jakiś worek wojskowy najpotrzebniejszych ciuchów na plecy, nie? Albo plecak. No nie, bo ja tak myślę, że jeśli jak patrzę na te kropki, które ja rozdałem, to ja równie dobrze mogłem być jakimś tam instruktorem sztuk walki, survivalu czy czegoś takiego, bo i sztukę przetrwania i walkę wręcz jakieś mam, więc tak może bardziej w tym wojskowym kierunku. Też może być. W tym kierunku. Tak więc spakowaliście swoje rzeczy i do Elise. Teraz jedziecie. No, zaczyna się robić trochę ciasno w tym samochodzie, ale całe szczęście walizka Vivien się zmieściła do bagażnika. Zostało nawet jeszcze trochę miejsca, tylko po prostu jeden najprawdopodobniej z bagaży będziecie musieli gdzieś umieścić pomiędzy sobą, siebie, ale was jest tylko czwórka, tak? Więc tak jakby macie jeszcze miejsce. Listy masz na trzy. To co, trzy pokoje ci damy już, nie? Tak, już osobno jakiś pokój dzienny i osobno te... pokój za kropkę. Możemy lecieć. Elise, twoje mieszkanie jest odrobinkę większe. Mogłaś sobie pozwolić na nieco więcej luksusu i przede wszystkim na cichych sąsiadów dookoła, którzy szanują ludzką prywatność i nie zaglądają co 5 minut, żeby sprawdzić, co się dzieje. Masz osobny, bardzo ładny salonik z kanapą, wygodne miejsce, w którym możesz pracować, oraz sypialnię pełną najpotrzebniejszych rzeczy i toaletkę, czyli marzenie każdej kobiety, toaletkę na kosmetyki, osobne stanowisko po prostu dowodzenia i władzy i kontroli nad światem. Jak tam Viv? Jak ci się podchodzę podoba? Tam. Ładna. Poczekaj, jak zobaczysz szafę.
Chodź tu, kochanie, za mną. Idziemy do szafy. Idę. Taka obrażona, ale idę. W normalnej sytuacji facet by w tej sytuacji poszedł do lodówki, zobaczył, czy nie ma jakiegoś piwa, ale... Powiem ci, idź, warto. Po co i tak nie piję? Tak nie znajdę tam tego. Ale jego mina będzie, To tak jak moja na toaletkę. No. Ale nie, dobra, idę do lodówki i patrzę, czy jest jakiś alkohol. Jest alkohol, oczywiście, że jest. No to jakąś flaszkę biorę. Już nie będzie potrzebna. Przyzwyczajenia. Może będzie można kogoś przekupić, albo kogoś walnąć flaszką, kto wie. No to dwie, do wora. I zbiorę dwie flaszki z lodówki. Dobrze! Pokaż te skarby. Podchodzę do szafy. Mhm. No, Elis, co tam masz w tej swojej szafie? Ja się nie znam na kobiecych ciuchach. Ja mam szafę, nie szafę typu szafę, tylko szafę typu pokój. Garderobę masz? O, tak. Inny sposób sukienek, wiszą jakieś fajne buty, jakieś takie rzeczy. Viv, zapraszam. Dziękuję. Ogólnie mam podobny rozmiar, więc częstuj się. Ja oczywiście tam zaglądam, dotykam wszystkie buty. Tak, ja biorę walizkę i też zaczynam pakować. Aleks, ja się boję, że ten samochód teraz nie pojedzie z tymi rzeczami. Ale tam dasz radę. Ile tak, szukam nie będziemy tego pchał. Szukam jeszcze jednej walizki, pomagam się nie pakować, bo ewidentnie wiedzą, że się nie spakuje. To jak widzę, że miał drugą walizkę, to ja biorę... Boże, taka piękna sukienka, mogę ją wziąć? Raz jeszcze, to najpotrzebniejsze rzeczy, bo znowu przyjdzie jakiś... No dobrze. No wrzucam, wkładam delikatnie, ładnie wkładam do walizki, układam. Tylko uczciwie uprzedzam, składa się sama. Ja nic nie składam. Tak, oczywiście, no my wiemy, jak złożyć ubrania, żeby się nie... Nie dałabym ci się składać moich ubrań, nie. Jeszcze z tymi szponami, co ostatnio pokazywałeś, nie. Kaszmirowy swederek, proszę cię. Pytanie, na czym powiesicie, czy na te ubrania, czy na tych kilku gwoździach gołych, które wiszą w ścianie, czy może na zasłońce od prysznica? Dobra, to zrobimy jutro. Dobra, wieszak. Czasami ładniejsze mieszkanie. Wieszak na ubrania. Ewentualnie wróćmy do mojego. W sumie tutaj nikt za bardzo się nie interesuje mną, więc mielibyśmy trochę dyskrecji. Jedynym sąsiadem, który interesuje, jakby słyszę i w ogóle którego słuchać, jest Aleks, więc... No teraz mnie nie słyszysz. Teraz nie widzę, bo jesteś za daleko, też nie biorąc pod uwagę. Wiem, co muszę mieć. Co musisz mieć? Ja wiem co. Co musisz mieć? I co tak mu za ramię zobaczyć, co tam pisze. Podejrzane. Szatan, czy tak? Ja w sumie, skoro się tak zwierzętami zajmuję i tak dalej, czy ja mogę gdzieś mieć skitrany taki gwizdek na psy? Taki ultradźwiękowy? Ultradźwiękowy? Możesz. Ale to wiesz, że może też działać na ciebie, nie? Ty jesteś gęglerem. Aleks, mój drogi, po co wpisałeś gwizdek? Może się przydać. Masz zamiar łapać psy? To nie jest do łapania. Słuchaj. Czyli wiem, że są takie gwizdki, żeby odstraszyć osoby, które cię atakują. Co taki? Słuchaj, kojarzysz czasami, że jak na przykład jesteś w domu i sąsiad ma psa, który szczeka zawsze o takiej nieodpowiedniej porze. Zawsze szczeka wtedy, kiedy ty chcesz się położyć, kiedy ty chcesz spać. To ty go uciszałeś? Kupujesz sobie taki gwizdek i na przykład jak sobie wstajesz rano, robisz kawę, tam o tej piątej czy o którejś, jak wstawałaś sobie, wyciągasz gwizdek i sobie dmuchasz w niego cały czas. I psy się rozszczekują, budzi się cały blok. A sąsiad się wkurwie. Podoba mi się. No, to jest taki sposób na wkurwienie. Brzmi ciekawie. Dobry pomysł.
Dobrze, kochana. Jak tam wasze pakowanie? Wszystko spakowałaś już? Spakowałabym więcej. Dobra, zapinam już trzecią walizkę. Dobra, dość tego. Dość tego. Dobra, nie rzucenią. Trzy nie kropki, rzucam. Trzy walizki. Nie. To były trzy kropki, trzy pokoje, list trzy kropki, trzy walizki. Dobra, lecimy. Vivien, właśnie, jeżeli o ciebie chodzi, to twój telefon wibruje. Patrzę, kto. No nie jest wpisany numer. Numer nieznany. Jest zablokowany. No to odbieram. No cześć. Słuchaj, mam dla was przesyłkę, ale was chyba nie ma. Pozwonię po głosie? No tak, to Jim bankowo. A, jaką przesyłkę? No, tą, którą macie jutro dostarczyć dalej? Anarchistom? Dobra, my tą, która robi takie dość duży rozpiernicz? Udało się załatwić wcześniej. Dobrze, tylko mam pytanie. Czy musisz nam to dać do rąk własnych i w tej chwili? Bo my jesteśmy kawałek drogi od domu tego. To ja zostawię wam. Ty chyba nie sugerujesz mu, żeby on to zostawił na miejscu. Żeby na nas czekało. Nie, właśnie chcę, po prostu chcę przekonać go do tego, że musi na nas poczekać. To dawajcie, walizki pod pachami. Dawajcie. Dokończysz rozmowę w samochodzie, chodź. To idę, jakby co to ja to wam zostawię, a jak będziecie w domu, to ja będę widział, bo tutaj widziałem taką grupę lokalsów, to mi zaproponowali, że się napiją, a ja bym w sumie napił się trochę, ale z nich, nie do końca chyba o to im chodziło, ale to będę na was czekał. Okej, okay, dobra, no dobrze, to my jedziemy. Dobra, no to... walizki. I grzejemy się. Wbrew temu, co mówiłem, rzucam do walizki byle jak do bagażnika. Nie! Siadam. Jakkolwiek nie było tam poukładane, to teraz na pewno jest burdel, nie? Dobra, Jimmy był wyjątkowo radosny. Dobra, płyta do odtwarzacza, Back in Black, pełny regulator, jedziemy. Jedziecie pchnąc nocą przez miasto oświetlone ulicznymi latarniami w stronę waszego, zostawiając za sobą stare życie, a w stronę waszego nowego, tak właściwie... przeprowadzka trochę i takie ostateczne troszkę zamknięcie, zostawienie całego waszego dobytku, spakowanie kilku najpotrzebniejszych rzeczy i no, tak może uderzyć w człowieka, że całe życie można zamknąć od jednej do trzech toreb, nie? No bywa. No bywa. Loek grzeje, lawirując pomiędzy samochodami, ale na tyle, żeby nie zwracać uwagi. Przerażona wesołym Jimem. I myślę, że chyba po jakimś czasie w końcu dojeżdżamy do naszego. Tak. Tak, po jakimś czasie dojeżdżacie. Parkujecie w tej samej alejce, gdzie wcześniej zostawiłeś, żeby samochodu na głównej ulicy nie zostawiać, bo cholera wie, kto się tam kręci. Widzicie tą samą bandę okolicznych tubylców, że tak powiem, którzy imprezowali na samochodzie Loe. Widać melanż ich za mocno poniósł. Jeden wystają jednemu tylko nogi ze świetnika, drugi gdzieś leży oparty, a trzeci to w ogóle leży po prostu płasko z rękami skrzyżowanymi na piersi, jakby udawał mumię, a pośrodku tego wszystkiego stoi Vivien się sklonowała. Rosja? Tak. Na tym drugim zdjęciu miałeś taki zamyślony warstw. Tak. Skupiony.
A pośrodku... Ale ich poniewierało? Tego wszystkiego... Jim. Tak. No cześć. Cześć, Jim. Hej, Jim. Cześć, Jim. Jednak się poczęstowałeś? No, tak. Stwierdziłem, że skoro zapraszają na picie, to co, ja się nie napiję? W sumie skoro sami zapraszają... Jeżeli... Zostało coś? No, niewiele z nich wyciśniesz i raczej może się to źle skończyć. Nie są zbyt dobrzy, ale to jest dobry, jeżeli lubicie alkohole, kupujecie alkohol jaki lubicie, wlewacie w ilościach hurtowych do takiego konesera, a później pijecie z niego i... Czyli... Wyciągam dwie flaszeczki. Ale nie kurczę mi, naprawdę. Może to nie jest dokładnie to samo? I też wasza odporność tak jakby jest zwiększona, ale posmak zostaje, nie? To co? Chyba wiadomo dzisiaj. No poczekaj, aż zobaczysz to, co wam przyniosłem. Otwieram drzwi do naszego baraku, no co? Zapraszamy. Nasze gość w domu, tam wiesz, jak to, nie wiem jak to dalej leciało. Gość w dom, cukier do szafy. Tak. Gość w dom, żona, garnek wody do rosołu. Tak. O, coś mi sfrizowało. Dobra, działam. Czy ja to chyba nagrywam? Działasz. Powiedzcie, że ja tego nie wyłączyłem nagrywania. Nie, jest nagrywanie włączone. Wolę się upewnić. Tak, wchodzicie do tego swojego, powiedzmy, lokum, które jest urządzone tak, a nie inaczej. Jimmy to siada na po prostu pierwszym łóżku z brzegu i spod łóżka wyciąga taką kostkę wojskową, plecak odpina. Dobra, tutaj macie, mnie frizuje, czy w sensie to sprzętowo mnie frizuje, czy internetowo, czy wy mnie słyszycie? Przez chwilę jak powiedziałeś, że kostkę wyciąga wojskową i nie wiem, czy coś dalej powiedziałeś. Chyba mówił, ale też nie słyszałam. W sensie kostkę, plecak. No i z tego plecaka wyciąga taki podłużny bloczek gliny. Dobrze, możecie wszyscy wiedzieć, jak oglądaliście filmy. Co to jest? Możecie wszyscy i urwało. Wiedzieć, nie. Co to jest. Znaczy, możecie, to bardzo... jeżeli oglądacie filmy, to możecie sobie zdawać sprawę, tak. Że to na pewno nie jest plastelina i to na pewno nie jest glina. Tak, to jest środek do robienia kabum. Kabum. Plastic Fantastic. Tak jest. Tu macie jeden duży, tu macie dwa mniejsze. Ktoś kiedyś się tym bawił? Wiecie, jak uzbroić przewody? Nie wiecie. Dobra, to teraz tak. To jest banalnie proste. Tu jest odbiornik i odbiornik ma wejścia jack. Jedno jest czerwone, drugie jest żółte. I generalnie teraz tak. Podpinasz czerwony kabelek do czerwonego, żółty kabelek do żółtego. Następnie ten kabelek do mniejszego, a ten do drugiego mniejszego, a później oba kabelki do tego większego. I robot. No, to generalnie tak. Tu jest odbiornik sygnału. Nie? To tutaj jak będziecie detonować, to tutaj przyleci sygnał, który rzuci iskrę. I na odbiorniku są gniazdka na jacka. Czerwone i żółte. Czerwony kabelek wsadzamy do czerwonego, żółty kabelek wsadzamy do żółtego. Następnie jeden kabelek wsadzamy do jednego kawałku plastiku, drugi kawałek do drugiego kawałku plastiku. W sensie gliny, w sensie senteksu. Tak. Później wsadzacie kolejne kabelki do tych samych, żeby szedł dalej sygnał. Rozumiecie? O czym polega? Nie. Nie. Ma przechodzić przez to prąd. Plus, minus, nie? I zamykacie na samym końcu, zamykacie przewód tutaj na tym największym, to będzie detonator. Okej? Okay? Rozumiecie? Kabelek, no, kabelek, 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 kabelek. No dobrze. Nie, z YouTube'a raczej nie.
nie możecie skorzystać. To znaczy możecie, ale jeżeli wam się, nie wiem, nudzi na wolności, tak? Nie można tego zrobić wcześniej i po prostu tam podłożyć już zrobione i kliknąć ten detonator? A wiecie, jak duże jest pomieszczenie? Nie. Nie wiem. Nie wiem, bo tam nie byłam. No właśnie, w tym jest problem, że my też nie wiemy. A gdzie jest to pomieszczenie? Wiecie? A to zaraz wam powiem. Najpierw sobie przejrzymy całą resztę, bo teraz najważniejsza sprawa. I on wyciąga taki pilocik wielkości może pudełka od zapałek. Wyciągacie antenkę, otwieracie i tutaj tym przełącznikiem przycięło mnie. Znowu, nie? Tylko trochę. Tylko trochę, dobra. Tym przełącznikiem przełączacie na on i w momencie, kiedy to przełączycie, tu na odbiorniku zapali się lampka, widzicie? To znaczy, że jest uzbrojony. Ale to też znaczy, że trzeba się zacząć oddalać. Nie możecie się oddalić zbyt daleko, ponieważ musi być sygnał, ale na tyle daleko, żeby was nie wysadziło najlepiej. I jak wyjdziecie poza zasięg, naciskacie tu czerwony przycisk, jest czerwony, specjalnie, żebyście go widzieli, że to znaczy coś złego, to nie jest coś szybkiego, coś złego i jest kabum. A jeżeli uzbroicie za szybko, to możecie ten przełącznik dać na off i teraz ten przycisk on, czerwony, nie będzie działał. Rozumiecie? Przełącznik do góry, to się załaduje, jest sygnał, naciskacie czerwony, bum. Okej. Będzie duży wybuch. Będzie duży wybuch, będzie tym większy wybuch, że to jest magazyn amunicji, więc będą fajerwerki. A tym się nie zainteresuje policja czy coś? Zainteresuje, ale to będzie problemem już tego gangu, który tam urzęduje, a nie naszym. A dodatkowo, jeżeli znajdą tam środki materiałów wybuchowych, to będzie sprawa federalna. Więc najprawdopodobniej ich zamkną za terroryzm. A wy to zrobicie tak chyba, żeby was nie złapali, nie? Oby. Mam nadzieję. No, generalnie, staramy się. Generalnie mam to w nosie, jak to załatwicie? W sensie, jeżeli chcecie tam wpaść i wszystkich zamordować, to wszystkich zamordujcie, ale tak, żeby nie zostawiać własnych śladów, a jeżeli chcecie się przekraść, to się przekradnijcie. Ja po prostu chcę, żeby to się znalazło tam i żeby zrobiło boom. Okej, dostaniemy lokalizację tego miejsca? Tak, dostaniecie lokalizację tego miejsca, moi drodzy. To jest stary szpital. Co to za dziwne miejsce? Skład amunicji, szpital. Tak, to jest stary szpital. Generalnie historia wygląda tak, że ten szpital został z... Szpital, lecznica, przychodnia? Bo to nie jest szpital, w sensie budynek z 40 piętrami, jak w centrum. To jest taki szpital, taki dwa piętra, kilka gabinetów, nie więcej. I tam kiedyś była taka przychodnio-lecznica, ale później wszystko się przeniosło do generala i generalnie to zostało takie troszkę porzucone na obrzeżach. I wykupił to gang motocyklowy. Oni się nazywają Angel de la Muerte. Anioły śmierci. Tak. I oni to kupili dla siebie. I teoretycznie jest tam clubhouse, ale w praktyce to mają tam magazyn broni. Tak więc, no. Jutro, jak tam pójdziecie, większość z nich powinna być na rajdzie, w sensie jadą po transport. Fajnie by było, gdybyście to załatwili zanim wrócą. A wiadomo, o której mniej więcej mogą wrócić?
No najprawdopodobniej około 4-5 rano. Więc macie czas do 4-5. Obecnie jest która? Ale to jutro. Jutro, spokojnie. Okay. Dzisiaj możecie tam pojechać sobie poobserwować z daleka. Chyba, że postanowicie się zagrać. Dlaczego? Powinnam pytać, albo mogę zapytać, dlaczego mamy to i czym sobie jakby nagrabili? No bo współpracują z anarchistami, a anarchiści chcą obalić księcia, najprościej. To rozumiem, dobra. Anarchiści chcą wszystko obalić tak na dobrą sprawę, ale ich nikt nie zrozumie. O to nawet nie próbujcie. Istnieje szansa, że może się tam znajdować ghoul lub dwa, lub jakiś wampir, ale to mała, niewielka. Aha. Okay. No, właśnie z czterech, okay. To, więc czworo, więc spoko. Ale świeżych. No to i tak macie przewagę zaskoczenia i przewagę liczebną, to jest 2-1. No to moje simsowe coś chyba może nam pomóc, podejrzewam. A jak moje jakby moce na gule działają? Mogą działać w sensie? Bo na ludzi trochę ciężej, ale myślę, że powinno być bez większych problemów dać radę. Okay. Ale to gula da radę wyczuć? W sensie dobra. Ktoś... W jaki sposób? Niektóre wampiry potrafią wyczuwać aury, nie? I aura gula jest zupełnie inna i będziecie to widzieć. Ciekawe, o kim mówię, Alex. Słuchaj, ciekawe. A po zapachu? Mamy zwiadowcę. Po zapachu. Zależy, czy się nie myje i czy dużo pije tej krwi. I tak patrzę na Alexa. W sensie, możesz ich wyczuć po zapachu? Znaczy, jak często korzystałeś z tej swojej dyscypliny do tej pory, bo to wiesz... Jeżeli, bo to z czasem trochę twoje ciało się będzie zmieniać, wiesz, tak jak za czasów dojrzewania, tylko że to mogą ci różne cechy zwierzęce, to może rzeczywiście wyczuwać zapachy. Czy on się w końcu zmieni w jakieś zwierzę? No właśnie. Do końca nie? Mam wrażenie, że jest ale. To znaczy, może, bo z tego co pamiętam, to animalizm może być pełna przemiana w wilka. Albo w nietoperza, z tego co pamiętam. To się pytasz mechanicznie, czy mówisz jako Jim? Mechanicznie to tak, to jest piąta kropka bodajże. No. Więc jak będzie chciał, to tak? Jak będzie... Pierwsza to są oczy bestii. Czyli zwierzęce widzące w ciemności, świecące czerwone oczy. I no, daj... tak. Pięciu nie mam. Mm-hmm. Okej. Okay. A nie, przepraszam, na czwartej kropce jest kształt bestii. A na piątej jest forma mgły. O. To też jest fajne. No. No. Ja mam dostęp do oczu, pazurów i do wnikania w ziemię. Jeszcze jedna kropka i będzie zmieniał się w zwierzę. No to ta kropka, to wiesz, jakby się to jest podeków, ta kropka. To musiała być dobra kampania. To musiała być dobra kampania. No. No dobrze. Kto wie? Otwarte jutro. Dzisiaj najlepiej jechać na jakiś zwiat, ale ja się trochę głodna robię, nie będę ukrywać. No, trzeba byłoby coś wrzucić na ząb. No, to wasze lokalne zapasy chyba wyczerpałem, ale to w razie czego mnóstwo takiego tałataństwa się kręci. I macie za domem koło tego świetnika wejście do kanałów, jakbyście potrzebowali. Kanały? Nie, szczury. Ja to jeszcze na pewno planuję zahaczyć o schronisko, bo myślę, że zwierzątka nie mogą być aż takie złe, jak mówisz. Ja mam bank krwi. Chcecie, nie wiem, to tam wiesz. Dobra, a która jest godzina? Powiedzmy, że jest tak koło północy. Okej, okay, dobra. No, to jeszcze zdążymy.
trzeba... Tam jest cało dobowo. Mam jakieś informacje? Już wam mówię. Powinnam pytać Jim, skąd masz mój numer telefonu? Mały ptaszek mu powiedział. Tak, pajączek. To jest twój numer? Pajączek. To jest twój numer, że mogę go zapisać jako Jim, czy czyjś inny? Nie, to taki znalazłem po drodze. Aha, dobrze. Pewnie przy piciu był. Tak. Nie, tam ci to nie mają telefonu przez to. A innym. Generalnie nie wiem, co wy chcecie wiedzieć. Jest parter i jedno piętro. Myślę, że jak pójdziecie tam jutro, będą tam 4 do 6 osób, co dla was nie powinno być żadnym problemem. I generalnie, dobra, jeżeli tak chcecie... Z tych osób. No. O, ogólnie? Ile gang liczy? No tak, około 40 osób. 20? 40. Właśnie mniej nie o tym. Aha, dobra. I trzeba uważać, jeżeli by chciało się iść na zwiat. No, dzisiaj może być troszkę ruch tam. Trzeba przejechać gdzieś w okolicy albo zaparkować gdzieś naprzeciwko, to popatrzeć, to czemu nie? No, całkiem niedaleko jest taki większy stary hotel opuszczony, to tam z góry może będziecie coś ładniej widzieć. O, masz jakąś lornetkę, Alex, albo coś? Nie wiem, co by mogło przydać się do... Gdzieś tam, może w tych trójwalowych rzeczach, może by się gdzieś znalazła. Dobra. To wszystko, tak mi się wydaje. Mamy porozumieć jeszcze kabulę, tak? Wyciągnął portfel, otworzył. Macie 400 od księcia, możecie sobie coś kupić ładnego. Jeszcze raz, jedzenia. ile setki? 4. 4. Po prostu chcę na łeb. Ja usłyszałem słowo setki. Ja potem też. 4 setki. U mnie były 4. 4 setki. Dobra. 400 dolców. Rozumiem, że wy szatana bez problemu słyszycie? Nie, mam to samo, co ty. Ja bez problemu. Okay. Dobra. Ja też bez problemu, teraz nie. Nie, nie, bo tak ja wyłapuję znaczenie, ale... Jak się postaracie, to wam na jakąś broń palną będzie stać i zapas małej amunicji, ale albo na jedzenie, na co chcecie w ogóle. Dobrze. Podziękuj księciu od nas. No. Oczywiście powiem, że się płaszczyliście przed nim, przed jego wielkością. Nie, bo wtedy mówię, że mamy tak nie robić. Dobra, to ja znikam. Okej. No i rzeczywiście, tak, cofnął się 2 kroki do kąta, nie? W kącie zrobiło się ciemniej i po chwili go nie ma, po prostu. Szatan, drobna uwaga. On może zniknąć pod warunkiem, że nikt się na niego nie patrzy. Wiem. Nikt się na niego nie patrzył. Ale na 9 kropce może wykasować swoje istnienie z was, chciałbym ci powiedzieć. Potężny Nosferatu. Także taktownie się patrzyliśmy w inną stronę. Tak. No, tam w ogóle za bardzo... Dlatego ostatnio zniknął za stołem, nie? Jak wpadł za stół. Nie, on się pojawił za ladą. No. Ale nie, zniknął, bo się odwrócił i zniknął. Bo on mówi, no to patrz, bo nie chciałem mu uwierzyć, że jest wampirem. Też coś takiego było. No. Dobra. Mniejsza o większość. To mamy plan. Trzeba to schować gdzieś, bo nie będziemy tego wozić ze sobą. No to na pewno. Nie? Nie lubisz mieć takiego bombowego samochodu? Nie. I jedziemy. Strzałowe auto. Jedziemy do banku krwi i później pojedziemy do tego, do schroniska i może pojedziemy zobaczyć tam. Jeżeli załatwimy jakieś te lornetki i tak dalej, żebyśmy mogli coś zobaczyć. Tak, tak. Dobra. Myślę, że lornetki, no Alex, bez problemu. Co bez problemu? Lornetki. Tak? Dobra. No to mamy, no. Dobrze, no to jedziemy, tak jak mieliśmy do tego krwiodawstwa.
Czterech ze sobą na pewno nie wróciłem. Mamy od tego, od księcia. Kręcam cię. Myślę, że te stateczki to sobie właśnie zainwestujemy właśnie w ten. Sprzętu myślę, że żadnego nie będziemy potrzebować. Po co? Czyli mam nadzieję, że nie będziemy potrzebować. Liczę, że tam wejdziemy po cichu. I tak patrzę na Loę. Po cichu, Loę. Po cichu i grzecznie. Bardzo po cichu. Żeby nas nie zauważyli najlepiej. Ale co, że tak? Że ten jest, wiesz co, stoję w jakimś ciemniejszym miejscu i z niewidoczności korzystam. Mają po prostu zrobić to nie na chama, ale po dżentelmeńsku, że tak powiem. Wchodzimy. Ale testuję właśnie to, że tak staję w ciemniejszym miejscu i się nie ruszam. Tą jedną kropkę niewidoczności. Dobra. Spoko. Punkt krwi w dół, nie? Za używanie tej dyscypliny. To jest chyba bez punktu krwi, wiesz? Tak? Akurat. No zobacz sobie. Ale nie mam podręcznika. Nie, bo znaczy, ja mówię o tej podstawowej maskaradzie, znaczy o dwójce maskaradzie, tak? O, nie. Czy w piątce to już jest punkcik krwi? Nie wiem, bo my gramy na mieszanych zasadach. Na mieszanych, no. To nie, jeżeli to punkt krwi kosztuje, to nie. To nie, to jest bez punktu krwi już, w ogóle, po prostu. To jest bez. Niewidoczność to jest. Dobra, tak. Okej. Okay. Nie mam pojęcia. Bo wszelkie potencje, akceleracje i tak dalej, on to kosztuje, nie? Za użycie. Tak. Dobra, a ile ja mam punktów krwi, nie kosztuje. Mam niżej. A u mnie coś nie kosztuje? Pewno kosztuje dominacja. No, to jest ciekawe, bo... Ja mam to jeszcze. Dominacja kosztuje. Tak. Dominacja odporność kosztuje i prezencja. Nie masz dominacji. Odporność nie kosztuje. Odporność nie, bo to jest jak bonus do otrzymywania obrażeń, w sensie, że mniej otrzymujesz, tak? Mhm. Tak dobrze pamiętam, za każdą kropkę. A skąd mówiłeś, ile mam kropek krwi, przepraszam? Było mówione, że to tam sobie po 5 było na poziomie krwi. Tak? Tak. Dobra. No. Dobra. Ale w sumie jak wypiliśmy te worki, to tam chyba z 2 punkty krwi. Może. Tak jest. Powiem wam, że mi procesor nie wyrabia. Czyli to mam... Panie, oj. Sobie tutaj. Czyli mamy 5, tak? Tak. 7 łącznie, bo... 7, bo 2 posiłki. Po tym worku krwi. 7. Mhm. No dobra. Czyli bo jeden się zużywa na pewno budząc się. Mhm. No. W sensie... No tak, ale wypiliście jeden na miejscu, drugi mieliście w samochodzie, jeden mieliście w lodówce. To jest 8 i jeden wam schodzi za obudzenie się. Nie? No za noc. Tak. Za obudzenie się. Za noc. Czyli jedziemy do Kredasa, żeby mieć kolejne. Mhm. Tak. Zapasik. Tak, no to jedziemy. Nie do krwiodawstwa, tylko do krwiobiorstwa. Tak, krwiobiorstwa. Podjeżdżacie do punktu medycznego przy szpitalu. Całe szczęście wejście na oddawanie krwi to boczne wejście. Jest zapalona lampka, jest całodobowo. Można dostać czekoladę, tak jak was Jim poinstruował, że to ktoś genialny wymyślił, że za czekoladę ludzie swoją krew oddają i za pieczątki tak. w jakiejś książeczce. Właśnie poinstruował nas, jak mamy jakby odebrać tę krew? Nie. Powiedział tylko, że tam można. No właśnie. Nie no, chyba po prostu wchodzisz, mówisz, no to poproszę worek krwi i płacić. Trącam Elis łokciem, ty gadasz. Ach, dobrze. Uśmiechnij się ładnie do pana. Idę z nią pod rękę obok po prostu. Jakby no tak. Mhm. Dobrze, idziecie. Dobra, ja myślę, że zaczekam w samochodzie, a one niech załatwią krew. Okej. Okay. Nie, idę z nimi. A co? Ty idziesz z nimi. Dobrze. Pan ochraniasz? Wiedziałem. Przyda się. O, jest długi korytarz. Długi korytarz zakończony przezroczystymi drzwiami z napisem punkt krwiodawstwa. Kawałek za nim znajdują się jakieś krzesła pod ścianą. Stolik z różnymi gazetami. Na samym końcu tego podłużnego holu, poczekalni, pomieszczenia znajdują się kolejne drzwi i zaraz obok nich okienko
za którym siedzi młody, znudzony facet, który tylko na was spojrzał. O co, grupowo. Dobry wieczór. No co, fotele szykować? Znaczy, nie wyglądacie na takich, żeby się potrzebowali fotele, nie? Fotele nie. To drugą stronę powiedziała. Mała 50, duża 75, lepszej jakości stówę. Ja biorę stówę. Idziemy, no to podchodzę tak, tam. Tak. To co? Kasa z góry. To jakie bierzesz, Alice? Zaszalejmy. Lepszej jakości stówę? No, cztery można. Cztery stóweczki. Takie klientki to ja lubię. To co? Pieniążka. Tu jest szuflada i on w waszą stronę taką szufladę metalową przesuwa. Proszę wstawić pieniążki. Odliczam. Przeciągnął do siebie, wyciągnął pieniądze do kieszeni, schylił się do lodówki. Wyciągnął cztery worki, wsadził z powrotem do szuflady. Jak rozumiem, sprzętu do podawania nie potrzebujecie, nie? Nie. Kubeczki? O Boże, on coś powiedział, bo widzę, że się patrzy, nie? Tak, powiedziałem, tak, spytałem, czy kubeczki. Nie trzeba. Nie. Ten towar polecam wszklepić, bo plastik to trochę marnotrawstwo. Przesuwam waszym... wasze w stronę szuflady, no to są takie już, bo są małe woreczki, są 400 i są 450 i 500 z tego co pamiętam i to są 500, ale takie ta krew taka aż widać lepszego sortu, wy się znacie teraz, jesteście po prostu koneserami. Dobra. Więc po osadzie na woreczku i konsystencji możecie stwierdzić, że to coś lepszego. Jak spojrzę w lampę, jest jakieś prześwidło. Tak. Dobry rocznik. Dobry rocznik, dokładnie. O, młody. Z dobrze odżywionego. O, interesy z panem to czysta przyjemność. Niski cholesterol. Polecam się na przyszłość. Dobrze, zapamiętamy. Spokojnego wieczoru. No i nawzajem. No i wyjdziemy. Do widzenia. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Musimy iść po szkło. To już załatwimy w drodze, jak będziemy wracać. Spokojnie, im dłużej czekać, to będzie lepsze. A mamy na pewno lodówkę? Tak to działa. Tak, mamy lodówkę. A no tak, bo dostaliśmy to, no to wkładam do lodówki. Ale nie mamy lodówki w aucie. Ajaj. No to dobra, to wiecie co, i tak nie śmiechaj do schroniska. To jedźmy do schroniska, ja tam dobra. Jakieś szkło pewnie znajdę. Jakieś szklaneczki. Dobra. Mhm. Mam nadzieję. No. Dobra, no to jedziemy do schroniska. To w takim razie, tak, Loe prowadzi do schroniska. Ojejku, jak mnie strasznie zaczęło ciąć. Do schroniska w takim razie, no tutaj już ładny kawałek trzeba przejechać. Bo to jest chronisko, to tak właściwie na obrzeżach San Antonio. Jest to jedno z tych niedużych schronisk, które właściwie utrzymują się tylko i wyłącznie z dotacji i dzięki temu jakoś cisną oraz akcji charytatywnych różnego typu. Jest jeden budynek, powiedzmy biurowy, obok biur zaraz jest magazyn, jeśli chodzi o karmę, zarówno suchą, jak i mokrą, tak samo jak jakieś koce, a kawałek dalej jest kilkanaście wybiegów i psy są tak porozmieszczane, żeby na każdym wybiegu nie tłoczyły się w małych klatkach, bo to takie bardzo humanitarne, zielone schronisko, że mają może mniej tych psów, ale te psy mają nieco lepsze warunki. Warunki.
tak, żeby sobie mogły te pieski pobiegać. Podjeżdżacie, oczywiście brama zamknięta, jakby się można było spodziewać, ale kamery są włączone. Kamery. Tak. Nie, to zaparkujmy gdzieś trochę dalej. W takim razie. Dobrze, nie ma problemu. I czy ja pamiętam, gdzie te kamery są, czy są tylko z zewnątrz, czy w środku też? Są z zewnątrz. Nie są tylko środku, dwie, więc środku to... Nie, w środku nie. Nie słyszę? W środku nie ma. Dwie kamery. Są tylko dwie. Dobra, nie wiem, a jest jakieś wejście, czy ja wiem o jakimś bocznym wejściu, żeby nie było to tak bardzo na widoku, żeby tych kamer nie było, czy wszystko jest jakoś tam obstawione tymi kamerami? Możecie przez płot albo po dachu. Chodźmy. Okay. Bo muszę jeszcze uważać, żeby mi moja cudowna krew. Bierzemy tę krew i będziemy pić tam? Będziesz tam miał jakieś szkło? No coś pewnie znajdę. Ale pewnie nie kieliszek. Ach, pani wygodniska. A wiesz co? A nawet możesz mieć kieliszki. Przecież to podstawowe potrzeby. No dobra, bierzemy naszą krew i mam nadzieję, że znamy dzisiaj kieliszek. Przynajmniej cztery. I idziemy. Powiedz, gdzie mamy przejść po prostu. No to prowadzę ich, wiesz, bo tylko, nie wiem, staram się w jakimś takim wejściem właśnie nie będzie, że gdzie przynajmniej będzie co najwyżej jedna kamera może. Ja zaraz sobie ogarnę, gdzie ten, staram się przypomnieć sobie, czy gdzieś jest jakiś komputer, na który to się zapisuje. No tak, jest w środku, w biurze. No, komputer. Do tego biura mam dostęp, czy nie bardzo? No tak, masz klucze do tego, jasne. No to będę chciał pogrzebać, żeby albo to wykasować ten moment, kiedy my byliśmy, albo coś takiego będę chciał zrobić. Czyli co? Czyli po prostu... Mam co prawda jedną kropkę informatyki, ale... No to lepsza jedna kropka niż nie mieć żadnej, bo wtedy jest, bo to jest w tym umiejętnościach na minus 3, nie? Jak dobrze pamiętam. Nie wiem, jak to działa. Znaczy, kojarzę coś, że coś było gdzieś, że wtedy ma się kostkę mniej do rzucania, nawet jeżeli na sam atrybut rzucasz, ale to może mi się coś wydawać tylko. Tak, niektóre to zależy, bo są tak jak z cechami, nie? Z atrybutami, że jest jedno te drzewko, które nawet jest na trzy kostki mniej. Właśnie przy wiedzy jakiejś medycynie i chyba przy komputerach też, że jeżeli nie masz kostki, to nie masz tam chociaż jednej kropki, to na minus 3 jest, ale to bym musiał sobie znaleźć kartę. No dobra. Znaczy zasadniczo to jest coś, co bym chciał zrobić, tak? Zaraz jak po tym jak wyjdziemy, to żeby dobrze wykasować ten... Albo nadpisać po prostu jakiś tam zapis, który był... No, żeby tak jakby o tej godzinie było, że było pusto. Dobrze, to w takim razie wchodzicie normalnie, jeżeli wiesz, jak to usunąć, będziesz chciał to spróbować usunąć, to nie ma problemu. Wchodzicie normalnie na teren schroniska przez główną bramkę. Otwierasz kluczem biuro, ten budynek, gdzie jest biuro. Wchodzicie, no, biuro, ciężko powiedzieć, że to jakiś... To jest biuro bardziej przypominające po prostu nieco większy schowek na miotły, w którym stoi biurko, krzesło i komputer. Tak. No. Dobra, to gdzie te kieliszki? Tej, ja idę szukać kieliszków. Ja z tego, ja gdzieś tam, na pewno jest pewnie stado jakichś tam rękawiczek jednorazowych, czy czegoś, no zapadam sobie rękawiczki jednorazowe, tak przy okazji, jak już w biurze się coś robię. Szukam jakiegoś szkła. Ja jak widzę, że on zakłada rękawiczki, to ja też zakładam, szukając ten... No, stado pewnie jest, bo to... W końcu jakieś tam chyba badania robią zwierzętom. No pewnie tak. Pewnie tak. No, rękawiczki, bez problemu. Kieliszki są. Ciekawe, kieliszki są na okazję, w razie to gdyby... To się w pracy. Gdyby na okazję dotacji jakiejś. Tak, jakiejś dużej dotacji trzeba było komuś podziękować. I jeżeli ta krew jest jeszcze w miarę chłodna, to rozlewam. Ja nie, to chcę szybko. Znaczy ja, wiesz co, ja im te trzy stawiam, ale ja do swojego nie ten. Ja swój kieliszek gdzieś odstawiam ten i wasze zdrowie.
Ja sobie się pójdę zaraz. Mhm. Smacznego. Ja sobie pójdę na halę zaraz. Tak, próbujecie i rzeczywiście ta... Krzysztof, jesteś z nami? Jesteś, dobra, widzę, że mrugasz. Bo tak nieruchomo byłeś, że się zastanawiałem, czy cię nie przycięło. Próbujecie i rzeczywiście ta krew to jest po prostu ambrozja i przeżywanie na nowo tego doświadczenia. Wasz pierwszy raz pamiętacie, ale to po prostu aż spływa, zostawiając taki delikatny osad i przywożąc na myśl taką młodość i takie ciepło, którego nie doświadczyliście w żaden inny sposób. No cudowne, po prostu cudowna, pyszna. Jeżeli określenie błękitna krew coś znaczy, to na pewno to. Aleks, a ty co, idziesz na zewnątrz? Jak oni się delektują? Ale pewnie wiesz, jakieś klatki tam są takie, gdzie te wsy są pojedynczo też trzymane, nie? No są. Takiegoś, wiesz, większego. Próbuję z tego mojego animalizmu skorzystać, żeby z nim jakoś pogadać najpierw. Mhm. Dobra. Porozumieć się z nim. Mhm, bo tam masz na animalizmie... Jedna kropka to są tak zwane dzikie szepty, że to jest chyba porozumiewanie się, ale bez jakiegoś tam kontrolowania zwierzęcia, czy... Aha. Możesz zerknąć, Krzysztof, jak to tam wygląda mechanicznie? Ci mówię, ja to mam ten... Nie potrzeba żadnego rzutu, aby rozmawiać, ale postać najpierw musi nawiązać kontakt wzrokowy. Aha. Dopiero polecenia są... Zasadniczo z nim tam ten... Mhm. Witam się z nim i tam staram się go uspokoić. Słuchaj, on to po prostu jest przezachwycony, jak cię widzi, także tak się trzęsie, żeby ci twarz polizać, że ciężko mu usiedzieć po prostu na tyłku, nie? No to ja go wypuszczam, wiesz, tam go tam rozmawiam z nim chwilę, coś tam, uspokajam go. Słuchaj, teraz on cię delikatnie zakuje, ale nic ci nie będzie. No i tam. Dobra. Troszeczkę. Wiesz, jakiegoś większego psa, żeby nie... Tak, żeby go nie utłuc po prostu, jasne. Troszeczkę, wiesz, tam... Posilić się, głód zaspokoić. Dobrze, dopiszcie sobie, wszyscy możecie sobie dopisać punkcik. Na spokojnie. Chciałem zapytać, czy dla mnie też jest ta krew dobra? Tak, jak to najbardziej. To jest przepyszna. Zasadniczo, szatan, ja tutaj bym się chciał w schronisku posiedzieć, a tej krwi z woreczka to mi zostawię. No wiem. Której sobie chcesz sobie więcej się napić, to... Ja myślałam, żeby wiesz, było... Czy jednego pieska, drugiego tam... żeby... Tak. No. Tak się domyśliłem, że tak właśnie. Żeby żadnego nie skrzywdzić, tylko wiesz. Mhm. One po prostu potem będą sobie spały. No, pewnie tak. Przepraszam. A propos spania. Domyślam się, że to nie jest ten smak. No tak, ale... nie jest to przeżycie, ale no głód zaspokoiło, tak jakby to... Troszkę jak takie hamburgery albo hot dogi kupowane na rogu. Hamburgery z biedry. Tak, takie wiesz, albo takie z ulicy, z tych wózków. Niby to nic specjalnego, ale jednak ale kichę zapchasz, tak. Na szybko. Także. Więc jest to jakiegoś rodzaju rozwiązanie. Wracam do nich, sprawdzam tylko, czy klatki, wiesz, ten, tak pozabezpieczone jak były. No. Aleks, żałuj, że tego nie piłeś. Nie, przeżyję. Cudowne. Nie trzeba mieć tak wyrafinowanego podniebienia, jak jaśnie pani. To jest... Ja nawet nie będę przepraszać. To było cudowne i absolutnie to jest coś, co bym chciała cały czas powtarzać, więc nie będę przepraszać za swój wyrafinowany smak. Dobrze. To ja się w międzyczasie, szatanie, zainteresuję tam tym komputerem, żeby ten nadpisać. Dobrze, to dawaj, rzucaj mi na tą swoją informatykę.
Jedną kropkę i tam nie wiem, czy to jest inteligencja, czy spryt? Co to jest? To zależy, co chcesz zrobić. To zależy, no. Z informatyki no chcę tam się... ten zapis z kamer po prostu. Wiesz co, zapis z kamer zrób sobie. Żeby ślad doniósł, nie zostało. Sprytu masz więcej. Do tego nie wiem, no, co. Powiedzmy, że to będzie łamanie zabezpieczeń, więc łamanie zabezpieczeń jest na spryt, z tego co pamiętam, więc zrób to ze sprytu. Tak, no dobra, to informatyka i spryt to cztery kosteczki. Mhm. I tak nie jest ślad. Na szóstki? Tak. Tak? Tak, 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 tak. To dziesiątka z jedynką się kasują i jeszcze jedna jedynka. Czyli jest jedynka. No po prostu jest jedynka. Coś tam próbowałeś naklikać, zaznaczyłeś kawałek, ten, który miałeś usunąć, żeby sobie ta taśma tak równo przeskoczyła. Nacisnąłeś delay i zniknęło wszystko po prostu, nie? Zapis z całej nocy. Pisamy serem. Kurde, będę, może napiszę do informatyka, że jakaś awaria była. Co się stało, Alex? A, coś zepsułem. Aha. Oj, tam. To nie Call of Duty, niestety. No. Dobra, to co? Może się jednak zwijajmy stąd, żeby też za długo tutaj nie zostawać. To jest bardzo dobry pomysł. O, i zabierzmy szkło. Czy ja znam jakąś drogę wyjścia, tak, żeby kamerę ominąć? Przez płot. Tak, przez płot albo dachem, nie? Z tej strony jest zdecydowanie łatwiej, bo po końcach po prostu wejdziecie na górę. No, jak on mówi, że mamy iść po dachach, a tak patrzę na swoje szpilki. Co? Trochę ruchu ci nie zaszkodzi. Ocalałeś. Nie. Szpilki. Podsadzę cię. Trzymam oczywiście kieliszek w jednej ręce i szpilki też w tej samej ręce. Bo mam tu przyda, a w naszym baraku tutaj nie mamy. Tak? Dokładnie tak wygląda. Dobrze, ja nie mam szpilek jeszcze. Jeszcze. Dobra. To normalnie by wam to, może tobie Vivien i Liz, by wam to sprawiło jakieś problemy? Ale tak jakoś całkiem zgrabnie wam poszło przeskakiwanie przez ten płot, pomimo tego tych szpilek i tych kieliszków w rękach, tak nawet nie za bardzo faceci musieli wam pomagać, nie? Tak jakby to nie była jakaś duża odległość i sprawnie cyk, cyk i już jesteście na dachu, nawet skoki na ulicy. Nie sądziłam, że jestem taka zwinna, się ćwiczyło i tak dalej, ale a nie spodziewałam się takich efektów. Joga w końcu pomogła, co? Tak. Czekaj, prawnik, więc crossfit. No tak. Niemożliwe, że ćwiczysz crossfit, nie mówiłaś tego nikomu co dwie godziny. Przepraszam. Więc nie wierzę ci, że ćwiczysz crossfit. Dlatego jestem osobą prawniczką. Joga. Ale tak biorąc pod uwagę, że tak bardzo chciała kieliszki, to ona chyba robiła sobie crossfit, ale wątroby, a nie... Nie wnikaj! No teraz zasadniczo chyba wątroba ci nic nie daje, nie? No nie. Totalnie tego, co żeśmy mówił, to nam tylko serduszka zostały. Małe, czarne. I zostało nam wszystko, ale niepotrzebne. Serduszko w sumie też nie bije. A wiesz, jak to mówią? Organ nieużywany zanika. Teraz się zastanowiłam, jak to będzie wyglądało, jak nam zanikną organy. Idziemy do samochodu oczywiście. No tak, tak. Nie sądzę. Nie. Vivien, nie przesadzaj, jesteś martwa. Tak samo no i co z tego? To z tego, że wątroba ci nie jest potrzebna, jak jesteś martwa. Bardziej martwa już nie będziesz, podejrzewam. Mhm. Czyli mogą mnie zabić jeszcze tak definitywnie. Więc mogę być bardziej martwa.
To co? Pojedziemy zobaczyć ten magazyn, co? Tak, co? Tak, no, jedziemy, tylko że tak jak że musimy jechać tak jak tam ten Jim tłumaczył, że tam jest miejsce, z którego możemy zobaczyć. Tak, opuszczony hotel. Tak, to na parking tego opuszczonego hotelu. Znaczy zasadniczo najpierw możemy raz przejechać po prostu ulicą gdzieś koło tego, zobaczyć ten hotel, zobaczyć wiesz, tak tam przejeżdżają, a potem zaparkować gdzieś od drugiej strony hotelu i hotelu. Dobry jak plan. Dobrze. Także... Tak, grupa. Zmierzacie w takim razie w stronę wskazanego wam miejsca. I rzeczywiście troszkę wam tu zajęło, ale dojeżdżacie do takiego, do opuszczonej, właściwie starej, zapomnianej części miasta. To nie jest taka część magazynowa, ale dzielnica, która po prostu została odgrodzona drogą szybkiego ruchu i przez to podupadła, bo ceny poszybowały w dół. Zawsze takie oddzielenie przez jakąś drogę szybkiego ruchu powoduje po prostu spadek ceny nieruchomości i tutaj musiało być podobnie. Są jakieś domki jednorodzinne o brzydkich, zapuszczonych, frontowych ogródkach. Jest stara stacja kolejowa i jest stary hotel, który tak w sumie nie jest duży, bo ma 4 piętra, co przy waszym życiu, jak wy żyjecie bliżej tego centrum, to zdecydowanie niektóre mieszkalne budynki są o wiele, wiele wyższe. A tutaj hotel teoretycznie blisko dworca, 4 piętra. Nic specjalnego, straszy tylko wybitymi szybami, jakimiś resztkami pozabijanych desek. Drzwi są zabite na dobre, wisi taki stary, dawno nieodpalany neon, po prostu nad wejściem hotel, takie pionowe, wielkie litery, większość po prostu z nich jest pobita. A kawałek dalej, po lewej stronie widzicie mur na 2 metry zakończony szklanymi odłamkami i o ile mur jest dość stary i w niektórych miejscach ten tynk się sypie, to tak to co jest na górze, czyli te szkło już jest nowe. Kawałek dalej widzicie potężną metalową bramę, przed którą stoi kilka motorów i stoją faceci w skórach, wyglądają na latynosów. Jak przez tą bramę przejeżdżając spojrzycie, to widzicie właściwie niski, jednopiętrowy budynek. Po schodkach się stoi, po schodkach się wchodzi, po prostu 3 schodki, jakiś mały ganeczek, taki trochę jak dworek wygląda, nie wiem czy macie, nie? Na środku wejście w jedną stronę, skrzydło w drugą stronę. W stronę skrzydło na dachu czerwona dachówka. I o ile budynek jest stary, to napisy takie jak Angels del Muertes albo kraty w oknach to zdecydowanie nowe rzeczy. Tak samo te wszystkie Harleje, których jest tu trochę i stoją na dziedzińcu. Stoi kilka beczek, w których płonie ogień i tak niewiele więcej mogliście podczas tego przejazdu zobaczyć. No, nie wygląda to jakoś bardzo imponująco jak forteca niedostępnego zła, ale też nie jest to jakoś słabo strzeżone. I tak jak chcieliście, zrobiliście kółko, podjechaliście do tego hotelu od tyłu. Tam gdzieś zaparkowaliście. Co dalej? No, no wychodzimy. Na pewno z auta. To trzeba wejść do tego hotelu, nie? Tak, no. I wysoko, ale no Vivi, chyba... Vivi, kieliszek to może zostaw, nie? No oczywiście, że zostawiam kieliszek, nie chciałam go zepsuć. To kieliszki chowamy do schowka. I tak. Dobrze. A masz jakieś inne buty niż szpilki? Ja radzę sobie dobrze w szpilkach, tylko źle mi chodzi przeskakiwanie przez płot. Nie do tego są stworzone. A ci pewnie bym przeskoczył, ale mógłbym się złamać obcas. A nie tupanie na skrzypiącej drewnianej podłodze, nie robienie hałasu, też ci dobrze wychodzi w szpilkach? Kochany, ja urodziłam się w tych szpilkach. Konkretnie w tych.
To konkretnie ty. Spoczuję twoje mamy. 9% czasu spędzam w szpilkach. Naprawdę potrafię chodzić z nich bezszelestnie. Dobrze. Dlatego mówię, spoczuję twojej mamy. Podchodzicie pod te tylne drzwi. One nie są zabezpieczone żadną kratą, ani nie są zabite, właściwie wiszą na smętnie na jednym zawiasie i tak jak ich popychacie, to tylko takie. Ja jej nie popycham, ja po prostu uderzam, żeby się otworzyły. Dobrze. Tak. Okay. Uderzasz, nie, huknęły do środka. Jebł to ścianę. Odzywanie się cicho? Cicho? Loe! Wiesz, na czym polega zwiad? Albo obserwacja? Dobra, najwyżej jakby ktoś tu przyszedł sprawdzić, to będziemy udawać bezdomnych. Tak popatrz na chwilkę, na Elvis, na pewno. No, ty się nie musisz pokazywać. No nie, nie, oczywiście, że nie. Chowajcie mnie najlepiej w ogóle. No przecież obie się zmieścimy za Aleksem, to w sumie. Oni się nas wstydzą. Ewidentnie. I co? Dalej. Na dach pewno, co? Idziemy na górę. Gdzieś na górę. Zachowuję ciszę, ale nie staram się aż tak bardzo iść na paluszkach, skoro on trzepnął drzwiami. No, dobrze, że ich nie wyrwał z zawiasów, zrobił jedno porządne wejście. Idziecie i pomimo, a możecie sobie rzucić na skradanie się, to będzie pewno, czekajcie, dajcie mi otworzyć kartę. Ja tak stwierdzam, że powinienem wam więcej rzutów zrobić. No, masz pierwszy, ale ty tylko rzucał. To będzie spryt. No, dlatego rzucaj się na to, kto mieszka. Tak. Spryt coś i coś jeszcze? I krycie się? Tak? To dobrze mówię? Ojejku. Poczekaj, bo nie wiem, nie usłyszałam. Zaraz ci powiem, ale chyba masz spryt rację. Krycie się. Jest coś takiego? Spryt, a niezręczność i krycie się? Nie wiem, ciekaw. No, może być też zręczność w sumie. W umiejętnościach. Dobra, zręczność pewnie jest lepiej, no. Dalej mam dwie kości. No. Ja skrycia się nie mam, ale mam zręczność. No. No to tak jakoś wychodzi zawsze, że sam na to, czego mam dużo kostek. No to chyba wiem, co masz. Przepraszam, ale mam 1/6 i 2 jedynki. To tak, to ja mam po prostu 3 i 4. Tak jakbyś miała 1 jedynkę. Dycha i 9. Dycha i 9, o kurde. Tak, 2 dychy to jest w wampirze. Dycha 7 i 1, czyli w sumie 7 się z 1 znoszą, więc dycha. A nie, przepraszam. Czy dycha z 1 się znoszą? Jedna jest 1, czyli po prostu się znosi z dychą. Nie, bo dycha sama z siebie to jest 2 sukcesy czy coś? Czy... Nie, dycha jest najwyższym wynikiem, że możesz przerzucić, tylko jak masz 1, to jakby on nie masz już tej dychy. Bo on tak? Jakby z najwyższą kostką się znosi, tak chyba. Tak, tak, przynajmniej tak mi tłumaczył, że no, z najwyższą kostką. Nie, bo nie wiem w sumie jak ten. Nie pamiętam jak to było. Tak. Z najwyższą albo z sukcesem, jak nie ma 10. No to po prostu 1 sukces w takim razie, jak się dycha z innym. Dobra. No ale to i tak jest sukces. Mhm. Sukces. Tu jest 1, a my i mamy 1. Pechy. Wy macie a nie, pechy. U mnie jest pech, u Elis po prostu nie ma. Ja mam nic po prostu, więc... To coś aha mówiłaś o poruszaniu się w szpilkach, tak? Tak, te nie poruszanie... Nie powiedziałam, że się poruszam. Panowie, wy oczywiście przyzwyczajeni do tego, wiadomo, kiedy schylić głowę, kiedy się jak poruszyć, że się nie idzie środkiem, ponieważ na środku, jeżeli są deski, to jak są przegnite, to na środku. A Vivien po prostu jak dama... przez sam środek po tym starym po tym starym dywanie i nawet nie zauważyła, kiedy ta jej szpileczka to po prostu się przebiła przez ten dywan i przez tą deskę i tak razem z twoją nogą. Czy ja idąc gdzieś w pobliżu mogę ją próbować łapać jakoś? Możesz, oczywiście.
Znaczy, utknęła jej noga w kostce, nie? Ale to raczej nie spodziewa. Nie wygląda, jakby miała spaść dalej, ale no. Nie wygląda. Ale pewnie panika. Tak? Wielka dama pewnie wpadła w panikę. Dobra. No to wiesz. Jedną ręką pomagam jak kota za fraki, tak? Nie, nie pod łokieć, nie, pod łokieć tak, wiesz, żeby... Dobrze. Mhm. Ja mam czas na nodze. No sprawdź, czy nie dostał. Nie masz. Bo będę schodziła niżej. Nie masz. Ojoj. Ojoj. Nie mam? Bardzo nie ojoj. Masz. No to ja w takim razie, panowie, idę niżej. Ciągam do tego bukta, żeby nie kulać, więc ciągam, biorę gorączkę i kieruję się, szukam zajścia w dół. Klap. Chodzę na palcach, gdy nie mam szpilek. Dobrze. Dobrze, to idziemy poszukać tego buta. Dziękuję. Dobrze, w takim razie schodzicie na dół poprzez... musieliście się kawałek wrócić, bo minęliście drzwi do piwnicy. Schodzicie na dół i tak staracie się manewrować. Jest ciemno, ale tak, no nie do końca ciemno jak dla was. W sensie widzicie na pewno lepiej niż gdybyście byli ludźmi. I rzućcie mi na jakąś czujność. Ostrzegawczość? Tak, to jest czujność percepcja? Plus... Albo percepcja? Tak. Percepcja plus... Czujność jest percepcją na pewno. Czujność plus percepcja. Wow, a masz trzy kostki. Tak jest. I znowu ja sześcioma kostkami liczę. O kurwa, przepraszam. Ale tym razem na trzy kostki mam dwa sukcesy. A na pięć mam pech. A ja mam jeden sukces. Ja nie mam nic. Czyli tym razem ma on pech. Na sześciu kościach. 9, 9, 9. Na sześciu kościach. Ajaj. Dużo kostek rzucam, ale nie wychodzi mi tak. Ja miałam na chwilę tamto. Dobra. U mnie brak sukcesu, brak pecha. Brak sukcesów, brak pecha. Sukcesy. Dwa sukcesy. Aleks, też brak sukcesów? Nie, u mnie jest jedna, u mnie są dwie jedynki i jeden sukces. Czyli jedna jedynka. Jedynka, okej. Okay. A Elis? U ciebie? Dwa sukcesy i jedynka. Czyli jeden sukces. Mhm. A to bardzo ładnie wypadło, bo wyrzuciłem na ciebie, Aleks, tak czy siak. Idziecie w stronę tajemniczego, zgubionego buta, poszukiwania skarbów opuszczonej starej piwnicy, z opuszczonego hotelu. I tak już go zauważyłaś. Leży w takim promieniu światła, który przez te deski po prostu bije. Ruszyłaś w tamtą stronę. Mogliście odetchnąć sobie na spokojnie, że już udało się znaleźć, będzie mogła założyć i wrócicie do tego, co ważne. I Aleks, czujesz takie uderzenie po prostu w plecy. Jakby cię ktoś oburącz uderzył i ciężar, taki ciepły ciężar, który na ciebie spada, nie? Dobra, no to... No nie wiem, no jak mogę, to próbuję się, wiesz, jakoś odturlać, wyczołgać spod tego, nie wiem, wyszarpnąć się, jeżeli to coś na mnie, ktoś na mnie spadł. Czy my to widzimy? Na zręczność próbujesz, czy na siłę? Wiesz co? Na siłę, no kurde, co, no to ktoś, jakiś ciężar na mnie spadł, no to się... Bójka, nie? To znaczy, tu jest walka wręcz? No. Znaczy... Trzy kropki w walce wręcz mi nic nie dadzą? Bo walka wręcz to jest chyba bronią białą, nie? Tak, walka wręcz to jest bronią białą. No dobra, no to na samą siłę chyba w takim razie. Się wyszarpnąć. Okej. Okay. Ewentualnie siła plus wysportowanie, czy coś takiego może. Słuchaj, 0, 0, 0 i 0. 3-0! 3 dychy! Na trzech kościach. I wszystko do przerzutu jest. Wszystko do przerzutu. Tak. No się wezmę kolejne kostki, dorzucę po prostu. No, dorzuć. 8, 3 i 2, czyli w sumie 4 sukcesy. 4, dobrze.
To coś, co na ciebie spadło, nie spodziewało się twojej reakcji, po prostu błyskawicznie się odwinąłeś, złapałeś to coś za fraki i przerzuciłeś po prostu, jak w najlepszych filmach kung fu, przerzuciłeś nad sobą, że to poleciało właściwie. Teraz ja jestem na górze. Właściwie dalej, tak. I teraz ty jesteś na górze. I widzisz brudną twarz, szeroki uśmiech, paszczę wypełnioną właściwie zębami, albo przynajmniej dwa bardzo duże kły i dość ciężki oddech, nie? No cześć. Jim? Nie Jim. Jakaś dzikuska. Nie słyszę cię, szatan. Nie słychać mnie? Jakaś dzikuska. To jest z twojego klanu. I to coś powiedziała, bo nie słyszałem, czy... Przywitała się. Powiedziała, no cześć. Powiedziała cześć. No cześć. How you doing? Ja ubrałam spinki w takim razie, przewracam oczami. I też się szeroko pełnym garniturem, wiesz, pełnym garniturem uśmiecham. Kolejny znalazł się scenariusz. How you doing? Dawno nikt tu mnie nie odwiedzał. A tym bardziej ktoś z naszych. I ona tak próbuje twoją rękę wygiąć, żeby ci dźwignię założyć. No dobra, to się szarpiemy się dalej, no. Ja jakby podchodzę do nich na tych szpileczkach już i przeszkadzamy wam gołębeczki? Pięć sukcesów. Ty i swojego buta szukaj. Już znalazłam, więc może my pójdziemy, aby sobie tam romansujcie. Tak, tak, chodźmy. Tak. I tak tylko się do góry. Hejka. I tak z nadramienia po prostu wygiętego Aleksa. No cześć. No dobra, no. Siłujecie się po prostu. Bawicie się. To się siłujemy, tak? Dobra, jest, to... Poczekajcie chwilkę. Czy jest tu was więcej? Nie, to mój hotel. Dobra, to my skorzystamy z twojego hotelu do rozejrzenia się po okolicy? Ale to mój hotel. Ale widzę, że jesteś trochę zajęta w tej chwili. I nie wiem, czy masz za dużo prawo cokolwiek mówić w tej chwili też. Aj, nie tak ostrowi, nie tak ostrowi. Może was oprowadzę? Sporo. Ale ja nie mam zamiaru tu mieszkać. Wiesz co, ja chętnie pójdę z tobą na spacerce. Chodź ze mną. Pokaż mi górę. Proszę. No, bo tu trzeba uważać na schodach. No z tobą się później, przystojniaczku, policzy i cię Aleks jak zapuśka. To ja ją tym bardziej, wiesz, wykręcam, wiesz, na te. Dobrze, to my się sami rozejrzymy. No. To ja w międzyczasie próbuję ją złapać tak, żeby ją, wiesz, ją do gleby na ten. Tak jak ona na mnie skoczyła, to ją ręce się, na dzieci. No, tak, tak. No, spokojnie. Znalazł dziewczynę. Dziewczyna. Ona go prędzej zabije. Oj, tam zabije go od razu. No, lubię takie zabawy. Nie wiem, no nie wnikam. Ty lubisz trochę ślepe. No, nie wiecie, jak to trochę wygląda? To trochę wygląda jak dwa psy się między sobą bawią w walkę, nie? Tak. Coś takiego. Tak. Z takimi momentami, że obydwoje po prostu nie ruszają się i rzucają na siebie. Albo jak dwa koty, o. To brakuje tylko tego, żeby ogony jeszcze oboje mieli i tak tylko merda. Tak. Jeszcze tylko piłkę im rzucić. No. Już w ogóle. To wiesz, jaki dźwignię założę, to ją puszczam, odskakuję. Tak, wiesz. No. Jak ona na mnie skoczy, to wiesz, przewrócić chce za siebie, nie? Takie wiesz. Tak. To jednak piękna rzecz. Tak, tego typu zabawy. Jednak gdzieś ten zwierzęcy instynkt tam gangrela się budzi. No. Trochę szybciej krew krąży. Nie ma, serce ci nie działa. Ej, Loe, my nie będziemy się z tobą bić. Nie no. Oj, ja wiem, no spokojnie, ja... Ty nas uspokajasz? Nie no, ja mówię, że ja was bić nie będę. Bardziej chodzi o to, że bardzo chętnie bym komuś przypierdął. Ja wiem, zauważyłam i spokojnie. Może jutro będziesz miał okazję. Ale właśnie nie, jutro to mi się wydaje, że on musi komuś przypierdolić, zanim tutaj pójdziemy.
Bo tu ma być spokojny. A no niech przypierdolę komuś, to będzie stał przy wejściu. Nie ale wiem. Ale nikogo nie będzie, zróbmy to po cichu. Gorzej, ktoś będzie. To wiesz, to on zawsze komuś może przypierdolić, a żeby w nim nie budowało. Przypierdolę na zapas i będzie spokój. Mam nadzieję, że tak działa. Wymęczymy zwierzaczkę i wrócimy, tak? To jest serio. Dobrze, może warto by się było... Jakbym miała teraz zwierzęta naprawdę domowe. Panie się widzę dobrze bawią. Tak, dobrze, że mnie tam nie ma. A właśnie, może tam do nich wrócimy, co? Bo to okay. Wymęczyliście się, pobawiliście, obwąchaliście. Przepraszam. To gangrele. No tak to się nazywa, tak? Tak. No zdaję sobie z tego sprawę. Dwa zwierzę się spotkały, obwąchały się, zapoznały. Tak, ona się przedstawiła jako Alicja, jako Alice. Ja to czego szukacie? A ja tylko pytam, who the fuck is Alice? A czego szukacie w moim hotelu? Może ja wam pomogę? A to bardzo miło. Bardzo miło. Jesteś tutejsza? W sensie, tak jakby tutejsza za San Antonio, czy...? Nie, po prostu w tym tygodniu to jest mój hotel. Aha. A kojarzysz za tydzień coś będzie, temu, nie wiem, tych, może tych w Austin. Łebków naprzeciwka? Tych łebków naprzeciwka kojarzysz? No, kojarzę, ale oni to nie tacy, co się lubią bawić. No, domyślam się. Ktoś może... jak to powiedzieć, na temat, czy oni z jakichś, że tak powiem, krwiopijców są, czy tam sami ludzie? Chyba dwóch tam widziałam, ale to w zeszłym tygodniu, że ktoś od nas był. To znaczy od nas, nie od nas z klanu, ale od nas w sensie z rasy. Mhm. A tak to głównie ludzie, no, chyba jeden czy dwóch guli. Nic specjalnego. Mhm. Ale dużo broni mają. No to zasadniczo mamy z nimi pewien biznes do załatwienia, ale to innego dnia. No. A co, chodź, dogonimy twoich znajomych. No chodź. Zanim wpadną w dziurę. Tak, zanim wpadną w tą dziurę na trzecim piętrze. No, ścigamy się na górę i tak, wyjdziecie, rozmawiacie i słyszycie taki łup, 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 łup. Coś ciężkiego. Tak. No, zwierzaczek chyba wrócił. No właśnie, jak ktoś miał wątpliwości, to... To właśnie, to dobiegam do Vivien tuż przed tym, jak podchodzi do dziury na trzecim piętrze. Łapię ją za ramię. Mhm. Okej. Ja przeskakuję przez tą dziurę, tak patrząc. Ja tak patrzę na Aleksa, tak na tych kolanach, tak podchodzę. Wybacz, Aleksa, muszę i tak pad po głowie. Rozczochrany. To ja też. Jestem Alice. Kuję przez tą dziurę. Jak widzę, że Loa sobie poradzi. Moi drodzy, to jest Alice. Jakbyście nie usłyszeli. Vivien. Cześć. 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 Loe. Podobno chcecie coś zerknąć. Ja jestem Alex. Cześć, Alex. Cześć, Loe. Cześć, Vivien. Cześć, Alice. I chcecie zerknąć na tamtych tam. Tak. No to tutaj już z tego poziomu wszystko widać, więc dalej nie musimy iść wyżej. No jakoś specjalnie to lepiej tam nie będzie widać. No na was prowadzi tymi korytarzami. Podaję Vivien brunetkę. No to on patrzą. Jeszcze patrzy. Przez brunetkę patrzą. Patrzysz. A dawaj mi jakąś percepcję. Tak? Cóż takiego?
dawaj mi jakieś, co tam może być. Pewnie percepcja. Percepcja plus... Nie wiem, w wiedzy jest śledztwo. O, no, o, śledztwo może być mogę? Śledztwo. Super, bo mam trzy. O. Ale śledztwo jest zazwyczaj pod... A dobra, może być pod percepcję, jasne. Ósemka, siódemka, siódemka, szóstka i dziesiątka, ale też jedynka, więc cztery sukcesy tylko. Tylko cztery sukcesy. Przez lornetkę po prostu taktycznie rozejrzałaś się po podwórku i no tak, widzisz te trzy motory przed bramą, trzech facetów. Przy każdym motorze strzelba. Takie obrzyny bardziej. Przed wejściem na pewno jest dwójka. Widzisz, że przy tych płonących beczkach to się kręcą, ale to tak raczej tu sobie zapalą papierosa, tu pogadają, kawałek dalej w ogóle za załomem tego tego muru, tak przy boku tego tego budynku widzisz taki potężny żeliwny grill z takim wielkim aniołem po prostu na tyle, który podświetla, jest podświetlony tym ogniem, który tam się tam się pali. Przeglądasz mniej więcej po tych oknach budynku, jeśli mówię, co widzę. Widzisz, tylko muszę sobie znaleźć. Widzisz, że klatka schodowa znajduje się po lewej stronie zaraz od wejścia. Że tam przez okna widać, że po prostu są schody prowadzące na górze. Kawałek dalej widzisz pokoje, gdzie są łóżka jakieś, przynajmniej z tej strony. A z drugiej strony, od wejścia, czyli z prawo, widzisz, że ściany zostały usunięte i jest jakieś jedno duże pomieszczenie z dużą ilością stołów i leżą tam jakieś części, taki bardziej warsztat. Jak patrzysz na piętrze... Stołówka? Bardziej warsztat, tam takie części samochodowe, jakieś, okay. Jakieś klucze... coś takiego. Patrzysz na piętrze i po lewej stronie widzisz od klatki schodowej również duże pomieszczenie. Tam jednak jest bardzo dużo takich pojedynczych łóżek. Kilka łóżek, łóżek piętrowych. Po prawej stronie od klatki schodowej zauważasz, że okna są pozasłaniane. Bardzo dokładnie. Tylko w tym pomieszczeniu są zasłonięte okna? Tak. I jeszcze idąc dalej, dostrzegasz, że na samym końcu, na rogu, że tak powiem, tego pomieszczenia jest kolejny pokój. Tam są bardzo potężne kraty w okna wstawione. Te okna też były wymienione. Na pewno są zdecydowanie grubsze. Zauważasz tam kilka takich drewnianych skrzyń wyglądających na wojskowe. Czyli raczej to, gdzie to miejsce, gdzie tam musimy się dostać. Tak, raczej tak. Dobrze, a chciałam jeszcze zobaczyć na przykład, czy widzę, jak ludzie krążą koło tego budynku, czy wchodzą tylko jednym wejściem, czy na przykład jest kilka wyjść, czy wchodzą i wychodzą z różnych miejsc. Z tej twojej pozycji, w której jesteś, widzisz tylko jedno wejście. Okej. No ja też tak pewnie się przyglądam, patrzę. Tam ogólnie większość to jest ludzi czy coś innych? Ludzie. W zdecydowanej większości nie widzicie nikogo, kto by był ponadnaturalny, że tak powiem. Nie wyczuwacie oprócz Alice nikogo. Nie kojarzysz pewnie Alice tutaj żadnego bocznego wejścia tam gdzieś, żeby zajść ich od strony, gdzie łatwiej wejść? Z tyłu był kiedyś podjazd dla karetek. O. No ale to przez piwnicę się wchodzi. Przez piwnicę? No. Ale tam nigdy nie byłam. Wiem, że po prostu tam jest jakieś wejście. A jesteś w stanie... A tam w sensie i na pewno jest kanalizacja? Takie... No kanalizacja kanalizacją.
W gównie się nie chce babrać. Nie no, ja bym po prostu tam wszedł i to zaraz. Loe? No, tak, my wiemy. Nie nosi. Tak, wiem. Jutro komuś... Ale co? Chcesz się z kimś bić? Tak, chcę. A co, chcesz się z nim pobić? Nie. Sparing partnera. Nie, ale znam takie miejsce, gdzie ludzie płacą, żeby oglądać takie bójki między ludźmi. Tylko byś musiał uważać, żeby... Nikogo nie zabić. No. Albo nie tyle nie zabić, co bardziej nie rozerwać na strzępy. Co, nie pokazać, że masz więcej siły niż normalny człowiek. Nie, no gdzie to... Nie, takie bójki proszę cię. Komuś przypierdolić. Co, nie chcesz w podziemnym kręgu? Trzy ulice dalej jest też taki bar, że możesz przewrócić kilka motocykli. To na pewno ktoś wyskoczy. Nie, nie chcemy tutaj robić burdy. To nie pomoże. Nie wiem, co powiedział Szatan. Że nie pomogę. To nie pomogę. No nie, no dziękujemy za w ogóle możliwość zobaczenia i za informację o tym klubie. Więc na pewno skorzystamy. Wielkie dzięki. Nie wiem, czy Alex jakoś się odpłacił za to? W sensie mnie to nic nie kosztowało, więc dlaczego miałbym mi płacić? Nie byłem towarzystwem chociażby. A, to pomoc. Tak. Tak, teraz jak go zwąchałam, to będę wiedziała, gdzie się zgłosić, jak będzie mi się nudziło. Okej. To my może już pójdziemy. A może chcesz się ze mną na rękę spróbować? No możemy, czemu nie? Znaczy dawaj. Mówiłam do niej. Do mnie? Tak. A. Ja? No. Na rękę? No. Wiesz, ja raczej nie siłuję się? Nie. Wielka pani odrzuca wyzwanie? Pewno się boi, że przegra. Boi się kompromitacji. Boi się, że przegra. Dokładnie. Ona tutaj chce pewno wychodzić za waszego lidera. A co ma pierń do wiataka? Mamy mięśnie i mamy rozum. No w wiataku na przykład mielą mąkę. Rozumiem. I mamy wiw. A do pierników się używa mąki. Z mąki robi się pierniki też między innymi. No. Dobra. Tak jakby to ma piernik do wiatraka. Tak, i sobie tym zakończymy, wiecie, bo ja tu już mnie deadline łapię. Tak.